Dobra, jesteśmy na żywo. Jeszcze nie ma nikogo. Zobaczymy, czy się faktycznie wyświetlamy. O, chyba Coś jest. chyba jest, ale to nie jest takie proste. Dobra, O, działa. jesteśmy i Działa, nawet ktoś działa. nas widzi. Witamy Was serdecznie w takim razie, skoro już się ktoś pojawił. Z tej strony Maciek Wielołup, obok mnie Olga Szkonter, Witajcie. nauczycielka jogi, filozofka, instruktorka medytacji, wykładowczyni studiów podyplomowych o jodze w Katowicach i nie wiem, czy coś istotnego zapomniałem. No to się chyba Tam na zabawił pewno już jeszcze mi się parę większość. tych ról znalazło, ale takich dotyczących dzisiejszego tematu. No będzie w sumie miło, jak się też przywitacie z nami. Ja sobie muszę tu wrzucić jakieś okno, żebym widział w ogóle. Zapomniałem, gdzie to się robi, ale gdzieś tu komentarze mogłem sobie włączyć, żeby widzieć, a nie widzę ich i to będzie niedobre. Ale jakoś sobie zaraz poradzę. Przywitajcie się w komentarzach, jeżeli już jesteście. Możecie tam jakoś dać znać, skąd jesteście. O, jest komment. O, proszę, komentarze, jest. O, cześć. Widać i słychać. Cześć Elżbieta. Cześć Ewa. Cześć Magda. Cześć Olga. O, O. Agnieszka. Agnieszka jeszcze nie dotarła do domu, a już ten na scenę, a pewnie zaraz tu wejdzie. Dobra, bardzo nam miło, że nam towarzyszycie. Tym bardziej, że jakieś tam pojawiają się znajome twarze. Oczywiście nam też będzie miło, jak będziecie te wszystkie serduszka i lajki zostawiać, nie? A nie te znaczki. Zresztą mi się podoba ta reakcja. Nie, no jak się pojawi jakaś taka reakcja niezgody, no to też niech się ktoś Tak, trzeba jakby uzewnętrzni. dopuszczać te przeżycia do Tak. siebie, nawet te takie przykre. O, Tak, Ania. jak się ktoś nie zgodzi, to też niech da Tak, znać, tak, to tak. możemy wejść w jakąś polemikę. Tak, i w ogóle jak dalej będziemy szli w las, to po prostu piszcie tam, jak jakieś refleksje wam się nasuwają o tym, o czym będziemy mówić. Czy ktoś nie będzie się zgadzał z czymś, no to polemizujcie, nie? Przecież jakby. Wydaje mi się, że taka forma transmisji, no to jej zaletą jest to też, że możemy podjąć jakiś pewien dialog i rozmowę w przeciwieństwie do jakiegoś, nie wiem, nagrania filmu wcześniej i go potem odtwarzania, no to wtedy już nie ma możliwości takiej interakcji, więc będziemy w ogóle też wdzięczni, jeżeli gdzieś tam jakaś interakcja będzie następować. Jak będziecie mieć też pytania, to pytajcie. Niekoniecznie jak tam akurat będziemy ciągnąć jakiś wątek, to niekoniecznie będziemy od razu odpowiadać, tylko tam, jak nie wiem, skończymy akurat dany akapit mówić, to będziemy oczywiście odpowiadać, ale na pewno odpowiemy na wszystko, co się tam pojawi. Będziemy mówić w ogóle o rozluźnieniu, ale to może za chwilę będziemy jakoś wprowadzać do tematu i go zagajać. Nie wiem, kto będzie zagajał. Ja jeszcze tylko dopowiem może jedną rzecz, że jeżeli też jakiś wątek z kolei się wyda taki interesujący bardzo, no to też można poprosić, żeby w tą Żeby go stronę tam rozszerzać, tak, rozszerzać. bo ten temat jest bardzo, bardzo, bardzo szeroki i jakbyśmy się tak uparli, to mogliśmy na pewno cisnąć taką tygodniową transmisję non-stop. No nie wiem. W ogóle jest taka możliwość na Facebooku, bo normalne transmisje ileś tam mają ograniczeń, chyba 4 godziny, ale jest możliwość robienia transmisji non-stop, ale ona nie jest zapisywana na Facebooku, więc trzeba o tym wiedzieć, jakbyś kiedyś chciała robić na przykład 24 godziny transmisji czy coś. No i jeszcze to nie jest ten Jeszcze etap. nie, ja też jeszcze do niego nie dotarłem. To może na emeryturze. Dzisiaj jest też promocja na dwie moje książki. Są tam. Ja już się troszkę odzwyczaiłem od ustawiania tych jakichś botów do komentarzy, więc niestety nie uda się to zrobić tak. Ale w opisie tej transmisji, gdzieś tam, który pewnie gdzieś tam macie, albo musicie być może sobie odsłonić, jak oglądacie na telefonie.
Są linki do tych promocji. Jest promocja na moją książkę Uważność w praktyce. Świetna książka, nie? Prawda? I na moją książkę Sny senne, wizje i przypowieści, też świetna. Chociaż bardziej niszowa niewątpliwie, bo to taka książka jakby o różnych praktykach ezoterycznych, sufickich dla zmiany świadomości i rzeczy związane ze śnieniem. Jakby z takim pewnym otwarciem się na te procesy i znaczenia, które są zapisane w snach. Więc jeżeli ktoś by z Was jeszcze nie miał, to są super książki. Dzisiaj są 35% taniej. Czyli w zasadzie w cenie hurtowej, to w takiej porządnej cenie hurtowej. I chyba z tego, co pamiętam, to w Sensusie te wysyłki są bezpłatne. Natomiast ja ich nie wysyłam, od razu mówię, bo czasami ktoś potem się pyta, czemu podpiszę, czy coś. Ja ich nie wysyłam, to je wysyła wydawnictwo, więc wtedy musimy się gdzieś tam, nie wiem, jak będziemy w okolicy, spotkać na kawę i wtedy ja podpiszę ten. Albo na jakimś tam przed, po warsztatem, w trakcie i tak dalej. Dobra, to co? Dobra. Będziemy zaczynać, nie? Tak. To będę zagajać. Ty będziesz zagajać, dobra, no to, to mów. Tak. No to ja może zacznę od tego, bo to jakby z mojej inicjatywy wyszedł ten temat, więc zacznę może od tego, skąd ten pomysł się wziął, chociaż może się wydawać dosyć oczywisty. I dlaczego w ogóle będziemy poruszać ten temat. To chyba takim właśnie oczywistym argumentem za tym jest to, że my po prostu o tym na zajęciach bardzo dużo rozmawiamy. I kiedy przychodzicie na zajęcia, kiedy szukacie jakiejś właśnie pomocy w praktyce jogi, to najczęściej się pojawia właśnie taki temat, że szukamy jakiegoś sposobu na rozluźnienie. Albo właśnie chcemy się odprężyć, bo jesteśmy zestresowani, albo jakieś napięcia nam dokuczają. Czy takie jakby bardziej subtelne, czy takie no niestety bardzo dające się we znaki, no to z tymi napięciami, no to myślę, że każdy ma swoją historię i pewnie każdy by się podzielił w odpowiednich okolicznościach, nie? No, albo nie, będąc czasami są to jakieś osobiste sprawy. Nie? Jeżeli to są te głębsze, że ktoś tam nie może spać, czy że to wpływa na jakieś tam różne dziedziny życia, powiedzmy intymne. Albo no, generalnie w sumie mało kto się lubi jakieś tam dzielić swoim cierpieniem, nie? Chyba że na spotkaniach rodzinnych. No to też, ale z tą wylewnością bywa różnie. Tak, nie? Tak. Ale często właśnie ta wylewność też nie dotyka takiej istoty. Tego, co gdzieś tam, takiego jakieś cierpienia, które człowieka najbardziej dojmuje. Nie? Ja mówiłem Oldze tuż przed rozpoczęciem, że w ogóle teraz rozmawiamy o tym rozluźnieniu i jest to taki temat w pewnym sensie nawet mainstreamowy, można by powiedzieć. Oczywiście gdzieś tam w jakichś tam grupach, które się interesują tam, nie wiem, jogą, medytacją, rozwojem osobistym. Pracą z ciałem. Jakoś tam pracą z ciałem i tak dalej. Ale ja pamiętam, że jeszcze kilkanaście lat temu, jak mówiłem o rozluźnieniu, to wszyscy się tak trochę dziwnie na mnie patrzyli. W ogóle dużo osób myliło je z rozciąganiem. Nie? Że się wydawało, że ktoś jest rozciągnięty, no to znaczy, że jest rozluźniony. Nie znajdowałem dużo zrozumienia. I pamiętam, że dla mnie takim ukojeniem był kiedyś warsztat z Donaldem Van Hoftenem, w którym w sumie nie dowiedziałem się wiele nowego akurat z takiej perspektywy, która mnie interesowała, ale ktoś potwierdził wreszcie, że ja nie jestem jakiś dziwny, mówiąc o tym rozluźnieniu. Nie? A później nagle się zrobił ten boom powięziowy i nagle to boom rozluźnienie. To jest jakby, mimo wszystko ta wiedza się w jakiś sposób zmienia. Ta wiedza, powiedzmy, o powięziach jeszcze kilkanaście lat temu była taka bardzo niszowa, nawet w środowiskach takich formalnie zainteresowanych nimi. A teraz wiemy dużo więcej i każdy prawie wykształcony człowiek słyszał słowo powięź. Nie? No i to rozluźnienie też stało się czymś takim bardziej oczywistym. W teorii pewnie. No, tak, w teorii. Nie? Więc to jest dosyć ważny temat i faktycznie ja teraz akurat dosyć rzadko się zdarza prowadzić takie zajęcia jogi stricte, bardziej jeżeli chodzi o takie medytacyjne. A natomiast jak prowadziłem zajęcia jogi, to były takie dwie grupy ludzi, którzy przychodzili na zajęcia, jak się ich zapytało dlaczego, to był, jedni mówili, bo ich bolą plecy, a drudzy mówili, bo są zestresowani, nie? To oczywiście były tam jeszcze jakieś inne, ale te dwa czynniki najbardziej.
No i w zasadzie to są dwa czynniki, które są związane z jakimś tam formą napięcia, nie? Bo ten ból pleców najczęściej jest związany z jakimś tam napięciem w mięśniach, powięziach, które wywołuje określone skutki w postaci bólu, jakieś ograniczenia ruchomości i tak dalej. I bo teraz wiemy to, że większość jakichś dolegliwości bólowych w ciele jest dolegliwościami nie związanymi z jakąś tam strukturą tego ciała, tylko raczej właśnie ze sprawami funkcjonalnymi, z jakimś tam napięciem mięśniowym, powięziowym i tak dalej. No i to powiedzmy gdzieś stres, nieradzenie sobie ze stresem też powoduje jakieś napięcie psychiczne, nie? Więc no właśnie. No, a tutaj już w ogóle się pojawia kilka ważnych wątków, bo... Czy wchodzę ci w słowo? Nie, wchodź, bo... Bo tu się pojawia kilka tych wątków. Pierwszy właśnie taki jakby już na takiej fizycznej w ogóle bardzo płaszczyźnie, nie? Czyli właśnie tego, jak my pracujemy tymi naszymi mięśniami i jakby o co chodzi z tym napinaniem, to co mówię, że się myliło jakby, prawda? Czyli, że... Czym innym jest to, jeżeli my pracujemy w jakiś sposób z ciałem, ja nie wiem, jestem w stanie zaktywizować rękę i jakby ten mięsień jest wtedy napięty, a czym innym jest takie chroniczne napięcie mięśni, czy takie napięcia, o których będziemy mówić, że są takimi patologicznymi napięciami. Tak, tak, no bo oczywiście my mamy jakiś tam, powiedzmy, taki naturalny, powiedzmy, tonus mięśniowy. I nawet jak odpoczywamy, to jest to tak zwane napięcie spoczynkowe, no bo wyobraźcie sobie, znaczy może nawet nie wyobrażajmy sobie, co by się działo, gdyby nagle, nie wiem, przy śnie wszystkie nasze mięśnie się rozluźniały, na przykład łącznie ze zwieraczami, nie? I to było trochę przykre, nie? I znaczy opowiedziałem tak, że każdy i tak sobie wyobrazi, nie? Ale więc pewien tam poziom tego napięcia mięśniowego jest naturalny i fizjologiczny i musi zaistnieć i konieczny, nie? Natomiast jak mówimy napięciem, to każdemu się to kojarzy zazwyczaj z tym takim napięciem, jak to określiłaś, patologicznym. To jest grube słowo. Tak, ale ono jest, no myślę, chyba jest adekwatne, na miejscu, nie? Adekwatne. Tym bardziej, że to napięcie lubi eskalować, że jeżeli gdzieś tam drobnego napięcia się nie usunie, to później się ono zwiększa, czy jakby kolejne się nakłada na nie i tak dalej. I tutaj się pojawiły te dwa tematy w mojej wcześniejszej wypowiedzi, to radzenie sobie ze stresem i to gdzieś tam napięcie, ból w ciele. Ale my oczywiście wiemy, że one są bardzo powiązane ze sobą. I oczywiście to się bierze z tego, że my nie reagujemy w taki sposób jak zwierzęta, że one w sytuacji stresowej albo uciekają, albo atakują, nie? U nas często ta walka albo ucieczka się odbywa wewnętrznie, więc w związku z tym następuje przeciążenie także jakby w ciele, bo to jakby system nasz musi to dźwignąć. Nie? No jakoś tak, odreagować. Czyli stąd tutaj pętla jakby z powrotem do Van Hoftena, który też się pojawił, bo jakby to się trochę wiąże z tym, że wszystko, co my przeżywamy, zostawia jakiś ślad też w nas. Nie? Tak, tak. Bo Van Hoften to bardzo ładnie nazywał. Mówił o tych wszystkich, że tak powiem, zdarzeniach w życiu fizycznych i psychicznych, które się odciskają w naszym ciele. To mówił odciski życia. Ja bardzo lubię tą nazwę. I teraz nie chodzi o to, żeby się pozbywać tych odcisków życia, bo te odciski życia wszystkie, które nam się zdarzają, no to w jakiś sposób kształtują to, jacy jesteśmy, nie? W jakiś sposób pozwalają nam się rozwijać i jakby pewną historię życiową naszą tworzą. Ale teraz chodzi o to, żeby, można powiedzieć, one nie wpływały na nas negatywnie, żeby jakby nie wywoływały, że z automatu na przykład unikamy pewnych sytuacji, pewnych osób, pewnych relacji, pewnych emocji i tak dalej, albo automatycznie w pewnych sytuacjach wchodzimy w jakieś działanie, albo nie ma w nas jakiejś tam spontaniczności. Nie? Ja pamiętam, jak Van Hoften podpisywał mnie i Agnieszce książkę swoją, to napisał taką dedykację, niech wasze odciski życia pozostaną elastyczne. Nie? I to troszeczkę gdzieś tam o to chodzi, przynajmniej jak dla mnie w tym procesie rozluźniania, że trzeba uszanować tą całą historię naszą, fizyczno-emocjonalną, może nawet jakąś duchową, ale no w tym kontekście rozluźniania to przede wszystkim taką fizyczno-emocjonalną, czy fizyczno-psychiczną generalnie, ale gdzieś tam poszukać pewnej wolności w tym, nie?
No tak, i to się też przekłada bardzo na takie bardzo znane chyba przykłady, jak ktoś na przykład, nie wiem, czuje, że ma napięte barki. No to jest taki przykład dzisiaj. No dosyć powszechny, byśmy powiedzieli. Nie? To jest też efekt często na przykład niewłaściwej pozycji przy siedzeniu albo w ogóle tego siedzącego trybu życia, nie? Czyli taki jakby koszt stały wielu zawodów prawie tak, tak. wszystkich No jednak umówmy się, że bardzo dużo zawodów jest teraz siedzących przy komputerze. Jeszcze przy tym komputerze, to jak ktoś w ogóle ma jakieś tam, nie wiem, w miejscu pracuje w jakiejś korporacji w miarę łaskawie patrząc na pracownika, no to może teoretycznie mieć ergonomiczne stanowisko. Ale na przykład już w samochodzie to ta pozycja nigdy nie jest ergonomiczna, bo ona jest taka jakby ułożona w zasadzie, jak rozumiem, tak sobie wyobrażam, że to ten fotel samochodowy jest bardziej zrobiony pod to, żeby w razie wypadku kręgosłup był chroniony, ale z kolei nie jest to zbyt fizjologiczna pozycja, jak człowiek w takiej kifozie tam siedzi na tym fotelu. No nie, no w kifozie to nie, ale to w ogóle jest przecież tak, że jakby nawet jakbyśmy mieli idealną pozycję, czego nie mamy tak naprawdę, bo to jest ten problem, że nie jesteśmy w stanie tak długo się utrzymywać faktycznie tak idealnie prosto, tak, że po prostu w którymś momencie mięśnie na siebie zaczynają po prostu męczyć, to jest jedna rzecz, i już tą pozycję nam jest bardzo ciężko utrzymać, nie? I dlatego no w bo jednej to, pozycji to, przez cały czas to zazwyczaj jest dla ciała po prostu bardzo duże obciążenie. Mimo wszystko nasze ciało nie, czy tam, albo nie mimo wszystko, w każdym razie nasze ciało jest skonstruowane jednak do ruszania się, a w każdym razie na pewno nie do takiego bezruchu długiego, że ktoś na przykład 8 godzin siedzi i tam, nie wiem, wyjdzie ze 3 razy do toalety, albo 2 razy do toalety i raz na lunch, czy coś, więc no więc jest jedno już takie pole do jakiejś tam pracy w takich zupełnie codziennych rzeczach. Tak, i one nie muszą być takie wcale, no właśnie niekoniecznie za tym stoi jakaś straszna historia, tylko po prostu to jest efekt jakby przyjmowania jakiejś pozycji i kiedy nam się te na przykład w pozycji siedzącej jesteśmy skłonni na przykład zaciskać barki albo w ten sposób przeżywamy stres, który towarzyszy pracy, no to wtedy to napięcie się utrwala i na przykład wtedy ruchomość barków u takich osób jest na przykład dużo mniejsza też, nie? Tak samo jak to mi się skojarzyło z tymi odciskami życia, że po prostu wtedy te struktury nie są elastyczne, one nie są wtedy dobrze odżywione, ukrwione. No tak, tak, tak. Tam nie ma przestrzeni, tam nie ma takiego potencjału, jakby mógł być, dlatego że po prostu one są właśnie ściśnięte, poddane właśnie takiemu przebodźcowaniu, no i po prostu napięte, nie? I zaczynają nam naprawdę przeszkadzać. Prędzej czy później to się staje bardzo niewygodne. Ja pamiętam, że kiedyś miałem taką panią na zajęciach, ona była lekarką, tak bardzo, bardzo fajna pani zresztą, miło wspominam, ale ona miała tak tu napiętą tą szyję, że na przykład mówiła, że danie to już stanowi taki problem w codziennym życiu, bo jak na przykład parkuje, to nie może samej głowy odwrócić, bo nie jest w stanie odwrócić szyi, tylko musi cała się obrócić przy parkowaniu, nie? Tak, i to jest pokazuje częste, już to jakiś jest tam jakiś wyjątek. Tak, tak. I to pokazuje już jakiś tam, że to ciało przestaje funkcjonować w taki sposób, który nam pozwala w taki, no powiedzmy, swobodny sposób funkcjonować normalnie, nie? Bo ja na przykład, jak nauczałem jogi, to zawsze moim założeniem było takie, że ktoś nie musi być jakiś super silny, super elastyczny, ale że jest pewien poziom i tej elastyczności, i siły, i jakiegoś tam rozluźnienia, który jest potrzebny człowiekowi, żeby swobodnie korzystać z tego ciała, żeby, nie wiem, jak mu coś upadnie, to mógł się schylić, a nie musiał jakoś kombinować, żeby to podnieść, żeby, nie wiem, mógł się obrócić w jedną, w drugą stronę, żeby mógł się, nie wiem, odchylić, żeby mógł się, nie wiem, przeciągnąć, nic mu nie szczeliło gdzieś tam, no i tak, tak. Żeby mógł, nie wiem, skręcić głowę, jak potrzebuje się obrócić, a nie musiał, nie wiem, obracać się całe i patrzeć, co jest za nim. I to są takie niby proste rzeczy, ale się okazuje, że często no, jakby są zaburzone, nie? To jeden mój znajomy tak ładnie kiedyś powiedział o tym, że właśnie takie napięte, takie sztywne ciało, takie skostniałe, nie? Że to jest taka struktura, która jakby sprawia, że się jest więźniem swojego własnego ciała, nie? Że tam jakby nie mamy takiej swobody właśnie ruchu, nie mamy tej takiej żywotności, jesteśmy tacy zablokowani. Znaczy to myślę, że może być w ogóle trochę takich sytuacji, które są, w których człowiek staje się tym więźniem swojego ciała, jak ono jest z kolei nadelastyczne, nic się z nim nie robi, to też w pewien sposób
gdzieś tam uniemożliwia nam pewne rzeczy. Nie? Jak z kimś ostatnio rozmawiałem, kto jest super elastyczny, no tylko że tak pociachał jakieś gimnastyczne i baletowe rzeczy i teraz trzeba go złożyć do kupy, brzydko mówiąc, bo ma świetne zdjęcia w mostkach z wszystkiego, z czego można było, ale teraz już nie jest w stanie się odchylić nawet, nie wiem, przeciągając się do tyłu, bo jakby w pewien sposób zostało nadużyte taka naturalna elastyczność ciała, a nie zostało to zrównoważone. No. Nie? Ta sztywność oczywiście też wymaga. Oczywiście jak sobie coś uszkodzimy, to też w pewien sposób stajemy się tym więźniem naszego ciała, a w sumie gdzieś tam z takiej perspektywy jogicznej, medytacyjnej, ta droga rozwojowa jest taką drogą do wolności. Nie? I ta wolność jest wolnością na różnych poziomach, też na takim poziomie fizycznym, żeby to ciało nam nie uprzykrzało życia, więc krótko. Tak, żeby nie zajmowało nam, takiej uwagi naszej. Że oczywiście tam biorąc całości. Pod uwagę pewne przemijanie, bo wiadomo, że to ciało się zmienia, nie? Że ono inaczej funkcjonuje, jak mamy 20 lat, inaczej jak mamy 30, 40 70 czy 80, ale oczywiście, że jak w pewien sposób dbamy o nie, a na różne sposoby możemy dbać jakimś tam odżywieniem i ćwiczeniem i umiejętnością relaksowania się, umiejętnością reagowania na stres, to może być różnica, jak mamy, nie wiem, 50, 60, 70 lat i jak to ciało funkcjonuje. Może być nawet różnica, jak mamy 30 lat, bo tam ostatnio, znaczy nie tak ostatnio, ale z takim kolegą, ja już zaraz skończę te anegdoty, z kolegą moim Zobaczymy. Rozmawiałem i pamiętam w liceum takiego przyjaciela miałem, znaczy do dzisiaj się tam przyjaźnimy, chociaż rzadko się widujemy, ale on tak mówi, my byliśmy strasznymi sztywniakami w liceum i zawsze jak ktoś przychodził na jogę i mówił, o, taką pozycję to ja robiłem tam w podstawówce albo w liceum, a teraz to nie. A ja nigdy nie byłem bardziej elastyczny niż tam w wieku 20 paru, 30 paru lat. Nigdy w życiu, bo ja byłem z tych dzieci, które nie dostawały palcami do podłogi, nie? Więc miałem takiego kolegę w liceum i on, i taki nasz maksimum skłonu to było 90 stopni w zgięciu w biodrach, nie? I on mówi tak, Maciek, pamiętasz te, jak to w liceum mogliśmy się maksymalnie skłonić do 90 stopni? Mówię, no, a on mówi, tęsknię za tymi czasami. I się okazało, że po prostu napięcie jego ciała było tak duże, że on czasami gdzieś się znajdował w takiej sytuacji, że jak go tam szczeliło gdzieś w plecach, się czołgał po domu, autentycznie tak jego żona opowiadała, nie? Więc no to już jest takie dosyć przykre, a drugiego znajomego też takich rzeczy codziennych właśnie w tym ciało przeszkadza, który mówił, no, że plecy mu na przykład przeszkadzają w trzymaniu syna, nie? No, że a to ma też małe często, dziecko i ten, no, i to często. Jest oczywiście ten, i to z kolei kolejne odciski gdzieś tam w nas wywołuje, nie? No, ale też myślę sobie o tym właśnie tym sformułowaniu, tym byciem więźniem swojego ciała, bo to też może nie brzmi dobrze, nie? Ale jakby przekaz tutaj jest bardziej taki, że ja mogę na przykład, bo to jest zupełnie coś innego niż mieć ograniczenia w ciele, wynikające na przykład, nie wiem, z mojej budowy, czy na przykład, a moja budowa również na przykład ma związek też z tym, jak, nie wiem, kształtowało się nawet, nie wiem, być może mój poród, prawda? No, nawet przed, bo przecież nawet sam system powięziowy się kształtuje w życiu płodowym, nie? No więc jakby pewnych rzeczy to już być może... Wiemy, że już wtedy się na przykład decyduje, że w jedną stronę będzie nam się łatwiej skręcać i tak dalej. Więc, tak, więc tak. I geny, umówmy się, też że ile rzeczy swoje. Jest poza nami, nie? Jak nie bardzo dużo wręcz. Tak, no ja już się pożegnałam z sama konasaną raczej. No ja dla mnie też to była zawsze moja najbardziej Czyli żałosna ze pozycja, to samo konasana. Moja ten najbardziej żałosna pozycja życia. Tylko. Ilekroć bym mnie nie ćwiczył, to mniej więcej ten sam poziom zawiśnięcia wysokiego w powietrzu jest. A ten na przykład Hanumanasana, jak ćwiczę regularnie, to jakby siadam na ziemi, nie? Czyli czym innym jest po prostu zdać sobie sprawę z tego, tak, że tak, mamy tak. pewne ograniczenia w ciele i to jakby też jest taka praktyka
no nie wiem, trochę pokory i takiego szacunku do swojego ciała, że w związku z tym, skoro, nie wiem, ta głowa kości udowej w moim biodrze się nie rotuje w taki sposób, to nie będę po prostu tego robić na siłę, prawda, kosztem swojego ciała, napinając się jeszcze bardziej, po to, żeby uzyskać ten efekt, nie? Tylko właśnie ta droga jest ważna. Mogłabym na przykład, a można by spojrzeć na to inaczej, ale gdybym na przykład miała bardzo dużo napięcia, takiego nierozpracowanego, no to wtedy, no to ja bardziej o tym mówię, nie? Że jeżeli... No te nie, napięcia, z którymi tym... możemy po prostu popracować, tych jest dosyć dużo, też przypuszczam. A poza tym, no, umówmy się, że jest tam różnica, jak to się nie może schylić, tak, albo no podnieść czegoś, co nie jest jakimś tam dużym ciężarem, a jest różnica, że nie może zrobić szpagatu, albo nie? Albo nie może założyć nogę. Bo umówmy się, że nie każdy musi być tam, nie wiem, dublerem Jean-Claude Van Damme'a, nie? I na ciężarówkach tam zasuwać, no tak, razem z nim i się rozjeżdżać do szpagatu, ale jednak każdy się tam potrzebuje schylić, nie? No tak, no i to szpagaty to są ekstremalne jednak zakresy. Więc to też ważne w ogóle, jakby praktykując jogę, żeby mieć tą perspektywę, nie? Że tam, dobra, no jakby pewne rzeczy są fajne, nie? Ale teraz jakby najważniejsze jest to takie pełne swobody funkcjonowanie ciała w życiu codziennym, jakby mówiąc oczywiście o tym aspekcie takim cielesnym, nie? Bo jakby nie wchodzę tu oczywiście w głębsze warstwy jogi, w których przecież jest jakby dużo pracy emocjonalnej i tak dalej, nie? No chociaż to się oczywiście też wszystko to się wiąże. Oczywiście wiąże. Kamila się pośmieje z mojej herbaty. Dłużej. To jest tylko litr. Żebym nie musiał wychodzić w trakcie. Na wypadek, jakby jednak 24 godziny tak, miała tak, jakbyśmy trwać, jednak, no, tak, no nie, nie, bo to nie ustawiłem jako transmisji tej stałej, więc maksimum możemy, 4. Nie. Godziny, ale myślę, że będzie krócej. Piotrek pisze, że siedzenie to nowe palenie. No może nie aż tak bardzo, bo to teraz, ale na pewno jest to taki problem, który przynosi bardzo, bardzo dużo kłopotów tak, współcześnie. No i samo siedzenie kłopotów. Nie jest złe, nie? No, ale, że tak powiem, jak to robimy, to jest jakby złe. Przede wszystkim, że za długo to trwa jednym ciągiem i że nie ma nic dla zrównoważenia. Ja pamiętam, jak po studiach robiłem mój niedoszły doktorat, to zajmowałem się wtedy głównie edukacją zdrowotną i to był gdzieś tam przedmiot mojego doktoratu, bo pisałem o postawach i zachowaniach zdrowotnych dzieci. I też poznawałem różne programy prozdrowotne. I w Kanadzie na przykład był taki super program prozdrowotny w korporacjach i instytucjach publicznych, że zachęcali do chodzenia po schodach. Że mówię, że tam masz zejść do bufetu piętro niżej, czy dwa piętra niżej, zejść po schodach. I wszędzie były takie plakaty i tak dalej. Była bardzo duża skuteczność tego, więc nie trzeba jakiś tam ten, nie? Albo, nie wiem, chcecie się siku, to zejdź do toalety piętro niżej na przykład, nie? I to już zawsze jest sprowadzenie trochę tego ruchu, nie? Jakby dla ciała to się zmienia, choćby te płyny wszystkie ruszają, te dostawy trochę poruszamy, nie? Zmieniamy pozycję i tak dalej. Nie? No poza tym też to w takich sytuacjach, jeżeli ktoś dużo siedzi, to idealnie by było pewnie tak co 45 minut tak naprawdę poruszać trochę też właśnie górną częścią tułowia, czyli poruszać rękami, poruszać barkami, zrobić jakiś skłon do boku, jakiś delikatny skręt, jakieś delikatne otwarcie klatki. No tutaj jest Piotr, który mówi o tym siedzeniu, nowym paleniu, zrobił bardzo fajną sekwencję dla siedzących. Z racji chyba, że sam jest informatykiem, nie? Oprócz tego nauczycielem. Więc Piotrek, jak tam jeszcze słyszysz, to możesz wrzucić link gdzieś do tego tam artykułu, bo tam były chyba nawet wideo do sekwencji. O proszę, idziemy na spacer z psem. Tak, no o spacer z psem też były bardzo dobre. O, no, właśnie. Mój pies niestety już jest świętej pamięci od stycznia. To taka przykra wiadomość dla wszystkich tych, którzy go widzieli na jakichś filmach. I dla mnie oczywiście też, no ale już przyszedł jego czas. Ale to było zawsze takie, że nawet jak się człowiek nie chciało, no to trzeba było wyjść na ten spacer z tym psem i to jeszcze tak pochodzić, żeby uczciwie sobie mógł pochodzić, nie? No i podobno w ogóle właściciele psów są mniej zestresowani. Tak. Że właśnie to zmuszanie do tych spacerów i zabaw z psem i tyle takiej radości, ten śpiech. No. Pies zawsze coś tam. Zawsze się jakieś towarzystwo ma, nie? No. Jak się tak człowiek czuje samotnie, to przynajmniej pies ten jakoś ten popatrzy tym swoim kochającym wzrokiem. I, więc ten. Tak, to już słabość moja do psu wyszła. Dobra.
Ale teraz, no znowu, poruszyliśmy... Do kotów też masz słabość w postaci uczulenia. Do kotów mam słabość innego typu. Jestem słaba w obliczu kotów. Podobno wszyscy są słabi w obliczu kotów, więc... Dobrze, to żeby złapać jakieś wątki. Jak macie jakieś pytania, to piszcie. A teraz jeszcze może trochę o takich rzeczach, bo jeżeli mówimy o tych napięciach takich, to jest sztuczny podział, ale powiedzmy tych fizycznych, czyli na przykład ktoś przychodzi właśnie ćwiczyć asany, żeby no, trochę się porozluźniać, to no, tutaj też jest bardzo ważny ten sposób wykonywania asan. Czyli to też nie jest tak do końca, że my jakby jeżeli wnosimy swoje napięcie ze sobą na matę, a wnosimy przecież, to możemy je też utrwalać na przykład, tak. Nie? Jak będziemy ćwiczyć jakby podkręcając to napięcie, czy tak, utrzymując. Albo nie słuchając po prostu swojego ciała, czyli jeżeli będziemy pracować w taki sposób bez czucia, bez kontaktu, bez takiej uważności. No, przy czym trzeba też pamiętać, że często jak mamy dużo napięcia, to słuchanie swojego ciała jest takim trochę absurdem, nie? Bo im więcej jest napięcia, to... Wątek psów się rozkręca. Tak, to się uśmiechałem. To, że im więcej mamy napięcia, tym mniej mamy czucia i to jest też ten problem, nie? Więc... No dlatego czasami pomocny jest ten wątek, że ktoś nam może pomóc, że idziemy na jakieś zajęcie do jakiegoś nauczyciela, który potrafi to zauważyć, czy to z jogi, czy może z jakiegoś tańca szczególnie, jakiegoś takiego, w którym ten ruch jest swobodny, czy z jakiegoś tam Loena, czy z Tai Chi, czy... No gdzieś tam w ten desen, czy na masaż, czy jakąś tam formę terapii manualnej, nie? Więc wtedy czasami na początku to jest pomocne, nie? Bo jak się ćwiczy już tą jogę, nie? No to czasami jest takie pomocne, żeby po prostu ćwiczyć na ileś tam procent tego zakresu swojego, którego mamy, nie? Czyli że ktoś to ma jakieś poczucie, że ileś to jest 100% jego zakresu i na przykład na początku chce ćwiczyć na 30% albo tam 50% maksimum. Nie? I wtedy, i szczególnie jeżeli to będzie taka praktyka, Agnieszka jeszcze podkłada, że Feldenkrais, jasne, tak. Szczególnie jeżeli to będzie praktyka taka bez długich zatrzymań i tak dalej, to taka praktyka jogi na 30% do maksimum 50% swojego zakresu w ruchu, w powiązaniu z oddechem, z takim w miarę spokojnym tym oddechem, no to wtedy będzie szansa na uwolnienie tego napięcia, bo nam się czasami wydaje, że jak mamy dużo napięcia, no to wystarczy się położyć i rozluźnić. No, ale tak ja wam powiem taką historię. Ja nigdy nie miałem takiej idei na takich zajęciach relaksowych z jogi. Zawsze gdzieś tam różne takie rzeczy leżeniowe przewijałem jakimiś takimi bardzo delikatnymi, ale w pewien sposób dynamicznymi sekwencjami, typu powitanie słońca z Vajrasana, jeżeli ktoś z was zna, i tak dalej, i tak dalej. No i pamiętam, że mój kolega wziął jakieś tam zastępstwo na zajęciach z relaksów gdzieś tam w którejś szkole, no i pisze, i potem nie, nawet nie pisze, bo to jeszcze były czasy te bez messengerów i innych. I mówi, wiesz co, Maciek, robiłem te zajęcia i tak położyłem, panie, najpierw 15 minut Subtabata Konasanie, nie? Czyli ten taki, jak nie kojarzycie, że stopy składamy ze sobą, kolana szeroko, one się kładziemy. 15 minut Subtavirasanie. I tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, i co, nie robiłeś żadnych tamten, nic pomiędzy? Bo też pomijając te 15 minut, dla niektórych osób te pozycje są trudne. No jasne. Po prostu, no. No, tak. I zamiast się rozluźniać, rośnie w nich irytacja, nie? No on mówi, no i powiem ci, że jak te panie wychodziły z zajęć, to widziałem w ich oczach i w tej nienawiści, którą miały, patrząc na mnie, że jak gdzieś zobaczą moje nazwisko przy jakichś zajęciach, to nigdy na zajęcia nie przyjdą. I to, aczkolwiek oczywiście czasami takie długie leżenie może być pomocne, tylko trzeba specjalnie się ułożyć. Jest taka na przykład metoda, nie wiem na ile ty się z tym zetknęłaś, ja tak bardziej powiedzmy nie osobiście, ale bardziej jakby z koncepcją i tak dalej, restorative yogi, że tam układa, używa się bardzo dużo pomocy, takich raczej miękkich pomocy typu wałki, poduszki, koce, poduszeczki na oczy i się układa,
i się leży potem w tym długo. Albo właśnie trzeba, jak ktoś ma w ogóle długo w czymś leży, to jest sztuka ułożyć kogoś, żeby było wygodnie. Natomiast najczęściej takim rozwiązaniem dla osoby napiętej, lepszym jest coś, co wprowadzi trochę dynamiki w ciało, bo dużo tego napięcia statycznie przeciąża nasze mięśnie, bo jakby nie wyzwoliliśmy go w tej walce czy ucieczce. Tak, bo nie wiem, czy to, jeśli to nie jest ten mechanizm reakcji na jakiś czynnik stresujący walki lub ucieczki, to dajcie znać, czy to jest jakiś wątek, który trzeba rozwinąć. Tutaj Kamila pisze, jakie powitanie słońca. Powitanie słońca z Vajrasany. Taka bardzo delikatna wersja. Tak. Ja spróbuję może je gdzieś tam wkleić w komentarze, zaraz zobaczymy, czy to się uda. To w międzyczasie, jak ty szukasz, to to jeszcze myślę, że to już jest najwyższy moment, żeby zwrócić uwagę na to, że my się spotykamy w zasadzie z wieloma tymi rodzajami napięć i że joga nam daje bardzo dużo też narzędzi do pracy z nimi i nie tylko w asanach oczywiście, ale to na przykład jak my prowadzimy jogę razem z takim głębokim, wydłużonym oddechem, razem ze świadomością ciała i z taką właśnie uważnością w synchronizacji tego ruchu z oddechem, to nam jakby otwiera drogę do tych praktyk właśnie takich głębszych relaksów, pranayamy, no i oczywiście docelowo medytacji, nie? No i ja się zetknęłam, ale to w kontakcie z tobą, jakby w tych kręgach właśnie, trochę z takimi kręgach, że jakby w pewnym sensie jakby praktykować medytację, to w zasadzie moglibyśmy samą medytacją pozbyć się jakby większości, znaczy w zasadzie, że jest to takie narzędzie nadrzędne, nie? I ostatnio się pojawił taki wątek właśnie na uczelni. To skoro medytacja jakby jest, skoro są takie szkoły jogi, czy powiedzmy można sobie wyobrazić taką szkołę jogi, która się zajmuje medytacją, a nie wprowadza za bardzo systemu asanowego, a przynajmniej na nie tak rozbudowanego, jak zazwyczaj dzisiaj się go stosuje, no to w ogóle po co robić te asany, nie? I że w ogóle dlaczego tyle aż o tych asanach jest, nie? I tej mowy i tak dalej. I właśnie to jest według mnie odpowiedź na to pytanie, że zazwyczaj jesteśmy tak przebodźcowani i jesteśmy tak napięci i być może też po prostu dzisiejszy świat trochę jakby generuje tych i tych bodźców tak dużo, nie? I tych wzrokowych bodźców i tych właśnie tej presji na bycie cały czas w najwyższej formie i w ogóle w pełnym rozruchu. W ogóle jesteśmy piękni, młodzi, nie starzejemy się i nie umieramy. Tak, no właśnie. I bez tego systemu asanowego, po prostu bez takiej odpowiedniej pracy w asanach, nie bylibyśmy pewnie nawet w stanie już żeby wysiedzieć komfortowo, chociaż chwilę dłużej. Taka bardzo napięta osoba, to po prostu nie sądzę, żeby była w stanie skupić uwagę na chwilę dłużej, jeżeli ciało będzie tak przeszkadzać. To może być, bo dużo tego napięcia w ciele będzie po prostu wypływało na powierzchnię. Powodowało, nie? Też takie pobudzenie na przykład. Tak. No i druga rzecz też, że po prostu, że asany są też jakby bardzo dobrze jakby skonstruowanym systemem właśnie do tego, żeby móc właśnie zwiększyć tą przestrzeń w ciele, polepszyć ukrwienie i w jamie brzusznej, i w klatce piersiowej, i wspomóc nasz kręgosłup. No tak, takie jakby witalności też, tak. Nie? Ja bym tutaj nie chciał się też ograniczać do asan, nie? Bo na przykład świetnym narzędziem do jakiejś tam pracy z napięciem będą różne formy tańca, w których mamy taki swobodny ruch, nie że jest tam gdzieś ustalona choreografia, ale jest więcej takiego ruchu swobodnego, albo jak jest ta choreografia, to że ten ruch jest taki wielokierunkowy, nie zawsze w tym samym kierunku, nie? Tai Chi będzie super, super metodą, szczególnie, że tam jest coś, czego w jodze jest bardzo niedużo, o ile jest w ogóle, czy na przykład takiego ruchu kołowego. I jakby jest wiele jakby tych innych metod, które już tak trochę wymieniliśmy. Jest Feldenkrais, jest metoda Aleksandra, czy technika Aleksandra i wiele, wiele, wiele znanych i nieznanych metod.
pracy. Nie? Natomiast i trzeba pamiętać, że czasami jogini na przykład strasznie się krzywią, jak ktoś mówi, że biega i się rozluźnia przy bieganiu. Ale ludzie naprawdę się rozluźniają przy bieganiu, bo masz fana. Ale część ludzi naprawdę się rozluźnia przy bieganiu, bo się właśnie jakby to statyczne przeciążenie mięśni wyzwala, nie? Więc ja naprawdę też jest wiele różnych tych narzędzi. Ja też mam taką dziewczynę, która mówi, że to jest takie transowe, właśnie medytacyjne dla niej. Chociaż oczywiście jakbyśmy tutaj wzięli Agnieszkę, to ona powiedziała, że i potrzebna jest taka praca, jak jest w bieganiu, która kreuje sprężystość na przykład powięzi, tkanki łącznej plus mięśni, a jest potrzebna też taka praca, jak w jodze, typowo, w której jest to na przykład takie rozciąganie albo napinanie na wydłużeniu i tak dalej, że i jedna i druga są potrzebne. Nie? I też ja znam dużo ludzi, którzy potrzebują właśnie takiej bardzo siłowej pracy i pracują siłowo, ale w takim sensie, że jakby z obciążeniem na przykład, nie? A potem jakby dbają też o mobilność. Więc to też jest tak, że niektórzy twierdzą, że dopiero się rozluźnią, jak naprawdę sobie jakby zrobią taki mocniejszy trening. Może nie? Tak być, bo ja pamiętam za tam dawnych czasów, że tak powiem, tak zwana dawna chwała, no to ćwiczyłem jiu-jitsu i judo i taki sposób, jak na przykład trener widział, że wszyscy robią coś na siłę, i jakby nie robią techniki, nie ma jakiegoś ruchu z tego miejsca, z którego powinien być i tak dalej, to po prostu robił taki Saigon, że po prostu przeganiał nas, że potem się czołgaliśmy prawie po podłodze i wtedy wracał do tej techniki, bo już nikt nie miał siły się napinać. No, dokładnie. Więc wtedy wszyscy robili dobrze, nie? Więc może no, tak być. Co dla kogo chodzi jest o to, pomocne, żeby właśnie nie zamykać się w jakichś dogmatach. To jest czasami dosyć łatwe, szczególnie jak jakiś autorytet nam powie coś takiego, nie? Że tam, że o, na przykład, nie wiem, jogin nie może chodzić na siłownię, nie? To takie bardzo często spotykane. W życiu bym nie powiedział jako nauczyciel komuś, żeby nie chodził na siłownię, którą na przykład kocha, nie? Kim ja jestem, że komuś mówić, gdzie może chodzić, gdzie może chodzić, no. Ale chodzi o to właśnie, żeby nie wpadać w jakieś dogmaty, założenia, tylko obserwować, jakie są potrzeby ciała i za nimi. Tylko no, wtedy uczciwie obserwować, bo to też jest trudna taka pewnego rodzaju szczerość ze sobą, bo ktoś może na przykład lubić ćwiczenia siłowe, ale zdecydowanie potrzebować czegoś innego, nie? Albo odwrotnie, no tak, lubić się tam, nie wiem, rozciągać, bo jest mu łatwo, albo jej łatwo. A potrzebuje tak naprawdę ćwiczeń siłowych, no niekoniecznie, że z jakimiś tam, nie wiem, maszynami czy czymś, ale takich ćwiczeń wzmacniających w jakiś sposób, nie? Taki wątek na przykład w jodze z takiej złej przewagi ćwiczeń rozciągających nad siłowymi się pojawiał gdzieś tam w różnych tam artykułach, między innymi Radek Rychlik, pamiętam, że sporo o tym pisał, nie? Że i to jest taki ważny wątek, bo jakby nie. No, trzeba uczciwie podążać za tymi potrzebami swoimi, co nie jest takie proste, nie? No, ile tak jakbyśmy to jeszcze rozszerzyli na takie potrzeby psychiczne i społeczne, to podążanie za swoimi potrzebami nigdy nie jest proste, bo szczególnie do pewnego momentu, jak ta uważność nie jest wypracowana, to zawsze jest takie pytanie, co jest tą potrzebą, a co jest tą zachcianką taką chwilową, nie? No tak, albo co jest takim efektem mojego przyzwyczajenia, tak, nie? Tak. Że tak było i też, zawsze i to... A do tego jeszcze dochodzi, bo dobra, no to odkrywam, co jest tą moją potrzebą, co jest tą zachcianką, ale teraz jak to zrobić łagodnie dla siebie, żeby pójść w stronę tej potrzeby, na przykład, jeżeli ona jest przeciwna temu, co ja lubię robić, nie? Bo to też nie mogę tak zrobić, przeskoczyć i się torturować, nie? Bo to jakby nie odniosę celu w postaci jakiegoś tam rozluźnienia, czy odnalezienie jakiejś właśnie wolności dla tego ciała, czy dla jakichś tam innych elementów, nie? Więc cała sztuka to potem jest, jak gdzieś tam naturalnie się w tym odnaleźć, nie? No ale tutaj wydaje mi się, że to właśnie taka praktyka jogi, taka regularna i taka oddana, to jednak tego naprawdę uczy, nie? Że po pierwsze, czego nam brakuje, czyli jeżeli na przykład w pewnych jakby obszarach mamy zbyt wiotkie ciało, to nawet niektórych asan nie jesteśmy w stanie zrobić, nie mówiąc już o na przykład nie wiem, utrzymaniu poprawnej pozycji, postawy, jeżeli ktoś ma jakieś kłopoty, nie? No to wiadomo, że na przykład wtedy będzie bardziej wzmacniał tam mięśnie głębokie, na przykład w zależności od tam potrzeb
nie wiem, może bardziej potrzebować wzmocnić brzuch, nie, mocniej plecy, pośladki, no różnie, w zależności od tego, co to jest, ale a ta właśnie ta za bardzo elastyczna osoba też będzie podatna bardziej na kontuzję i ta z kolei zbyt ta zbyt taka jakby nieelastyczna, napięta, nie? Czyli właśnie taka rozbudowana, jeżeli chodzi o siłę, ale z kolei niemobilna, nie? Czyli jakby te dwie skrajności zawsze dają taką, no jakby takie niebezpieczeństwo właśnie kontuzyjności i tego braku równowagi. Powiedzieć, że jak na przykład ktoś też nie będzie miał mocnych określonych miejsc i będzie rozluźniony przy tym, to będzie taki ociężały, jakby zgnuśniały, w sposób taki tamasowy, byśmy logicznie powiedzieli, nie? Więc jakby no to jest ta kwestia odnalezienia tej pewnej równowagi, równowagi dla kogoś konkretnego, nie? Dlatego ja zawsze się sprzeciwiałem w jodze takiemu uczeniu, no po pierwsze przez takie musztrowanie trochę, nie bójmy się tego nazwać, a po drugie przez takie naśladownictwo. Że ktoś tam, nauczyciel, instruktor, prowadzący coś tam robi, a wszyscy jakby, brzydko mówiąc, małpują go. I że nauczyciel tego wymaga. Moim zdaniem nauczyciel nie powinien wymagać takiego małpowania, tylko jakby przełożenia tego, co on mówi, co pokazuje na jakby swoje doświadczenie. Ja na przykład, jak tylko była taka możliwość, to oczywiście na grupach początkujących z jogi nie zawsze się da zrobić, ale to starałem się prowadzić bez pokazywania. Także każdy musiał jakby sam przetworzyć informacje. Na przykład z tego, co pamiętam, nie jestem tak na 100% pewien, ale w Feldenkraisie jest tak, że instruktor nie może pokazywać, tylko musi powiedzieć, bo chodzi jakby o odnalezienie pewnej samoświadomości w tym, że ten ruch może ktoś wykonać tak, jak instruktor by wykonał, a ktoś może inaczej, ale chodzi o odnalezienie samoświadomości, o przetworzenie informacji, które się dostało i włożenie ją w swoje ciało i swoją świadomość. Czy powięzi stają się z wiekiem sztywniejsze czy luźniejsze? Czy niestabilność stawu osób starszych jest tego rezultatem, czy ma to inną przyczynę? Generalnie to jest chyba bardziej pytanie do Agnieszki, może nas słucha, to odpowie, bo ona jest tutaj w tym temacie bardziej specjalistką. O ile mi wiadomo, to raczej się stają sztywniejsze, bo jakby zmniejsza się ukrwienie, doprowadzenie płynów i tak dalej. Niestabilność stawów u osób starszych. Musiałbym to przeanalizować. Ja przyznam szczerze, że dużo jakiejś jogi osób starszych, tak naprawdę starszych, nie uczyłem. Ale to może być związane z jakimś tam niedokrwieniem, no może być związane z jakimiś tam problemami, które ktoś miał ze stawami i one już tam funkcjonują jakiś czas. Mogą być jakieś zwyrodnienia oczywiście, słabsze mięśnie i tak dalej, więc tak trochę bym gdzieś tam w tym kierunku podejrzewał te kwestie, bo oczywiście te mięśnie też się osłabiają z wiekiem, szczególnie jeżeli gdzieś ktoś nimi nie pracuje, bo znam takie osoby, które na przykład mają 70 lat i po prostu robią takie stanie na głowie, że wielu młodszych nie potrafi, ale one się generalnie jednak stają trochę słabsze. Ale zobaczymy, może Agnieszka nas słucha, albo Dorota odpisała, przecież zapomniałem, że mamy też Dorotę, że powięzi stają sztywniejsze, inny rodzaj kolagenu, usztywnienie wapniowe, dlatego trzeba się coraz więcej ruszać i pić. Czyli pamiętajcie, im starsi jesteśmy, to tym więcej się ruszajmy i tym więcej pijmy, tylko nie rozluźniając się tak jak ten przysłowiowy Polak, tylko pijmy tego. Tak, to jest taka droga na skróty. Tak, tak. To jakby zupełnie nie o to ale chodzi. Alkohol też jest pewną formą, że dużo osób nie potrafi sobie poradzić ze swoim napięciem, więc pije alkohol, bo to jakby obniża to napięcie. Czasowo, bo czasowo, ale obniża i daje takie doświadczenie przyjemności, nie? Więc tutaj już gdzieś tam
jak ktoś na przykład lubi dużo, no to można się zastanowić gdzieś tam, co by można zamiast. Może zamiast. O, tak, Agnieszka pisze tak, że zdecydowanie sztywniejsze, jeśli dodatkowo jest mało ruchu, to powinieneś bardzo szybko sztywnieje. Dobra, czyli dobrze, no tak, że właśnie czyli... jesteśmy w kupie wszyscy i zawsze jak czegoś my nie będziemy pewni, to ktoś inny się znajdzie. Czyli wracamy do tego, że żeby się rozluźniać, to potrzebujemy odpowiedniej dla siebie w danym momencie formy ruchu. Żeby być zdrowym, tym bardziej i znowu odpowiedniej dla siebie, dobranej dla siebie formy ruchu. I tutaj trzeba pamiętać jeszcze, że żeby się nią nie torturować, bo wtedy też będziemy się napinać, że jak wykorzystać ją do odnalezienia jakiejś swojej harmonii, a nie torturować. Się pytania. O oddechowe. Ja myślę, że do oddechu to będziemy powoli przechodzić, bo temat jest szeroki, żebyśmy może nie przedstawili go jakoś przekrojowo, a najwyżej się spotkamy kolejny raz mocniej rozpatrując inne wątki. Nie? Bo tu jest ten wątek oddechu. Ja może jeszcze przed oddechem, jeśli byś pozwoliła, bym zasugerował ten wątek takiego relaksu, w sensie techniki relaksu, nie? Bo to jest też jakaś tam możliwość, którą mamy. Czyli generalnie sytuacja jest taka, że mamy to napięcie, wprowadzamy trochę ruchu, żeby właśnie to napięcie już tak wstępnie rozluźnić. I tak jak jest na zajęciach, nie? Że potem przychodzi czas na relaks. Ale pamiętajmy, że oczywiście ktoś może... Bo ja bym też tak... Nie wiem, jaki jest twój plan w sumie. Bo ja powiedziałem, że nie mam planu. Tak powiedziałeś. Jestem człowiekiem chaosem, więc mogę coś zburzyć. Ale chciałbym, żebyśmy też dali takie ogólne rzeczy, bo być może ktoś to ogląda, ja nie wiem, na przykład interesuje się rozluźnianiem, ale niekoniecznie chce praktykować asany, nie? No jasne. Gdzieś tam spełnia się w czymś innym, nie? Jasne, tylko to jest taki, według mnie tylko taka wskazówka, że czasami, jeżeli relaks dla kogoś jest bardzo trudny, to się staje łatwiejszy po tym, kiedy wprowadzimy jakiś wcześniejszy ruch. To tylko tyle. Tak, i że czasami sam relaks, taki w sensie położenia się, nic nie robienia, też nie starcza na rozluźnienie. Nie? Że jest potrzebne takiego łagodnego ruchu, raczej dynamicznego. Dynamicznego to nie znaczy szybkiego, ale znaczy bez zatrzymań albo bez długich zatrzymań. Mhm. Czyli techniki relaksacji. Relaksu. Czyli tak. Bo... No, od czego by tu zacząć? Ja może bym zaczął jeszcze od czegoś takiego, czego nie powiedzieliśmy, a co jest ważne też w kontekście tam paru rzeczy, których o jodze mówiłaś, szczególnie ty, że w tych wielu metodach związanych z jakimś tam relaksowaniem się, czy fizycznym, czy psychicznym, wykorzystujemy pewną zależność, że jest taka zależność, że są takie trzy czynniki, które są swego rodzaju naczyniami połączonymi i to jest ciało, oddech i umysł. I teraz one nawzajem wpływają na siebie, więc może być tak, że jeden z tych elementów gdzieś tam się pobudzi, czy zostanie wprowadzone w niego napięcie, to wpłynie to negatywnie na inne, ale możemy też wykorzystać tę zależność, że pozytywnie wpływamy na jeden z tych elementów i dzięki temu pozytywne efekty uzyskujemy na inne. Czyli na przykład coś tu świetle, nie wiem dlaczego. Czyli na przykład negatywnego wpływu, że ktoś nas zdenerwuje, czyli wpływa w pewien sposób na nasz umysł niby, to przyspieszy nasz oddech i przyspieszy bicie naszego serca, może zaczerwieni się skóra i tak dalej, nie? Ale na przykład w pewnej sytuacji, w której my zrelaksujemy swoje ciało, to uspokoi się układ nerwowy, uspokoi się umysł, uspokoi się oddech, prawda? Więc my mamy taką możliwość. Więc na przykład, więc to jest też jeden z powodów, których tam w jodze możemy użyć oddechu czy innych rzeczy. Ale jedną właśnie z takich możliwości relaksacyjnych jest też użycie tego oddechu, czy na przykład uspokojenie go, a później być może na przykład wydłużenie wydechów. I to jest jedna z form ten. Ja tutaj znowu mam. Tak mnie ciągnie do tego, żeby też zwrócić uwagę, że znowu dlatego... Ulżyj sobie. Dlatego znowu potrzebujemy jednak tej pracy właśnie chociażby z rozluźnianiem czy jakimś tam otwieraniem klatki, rozciąganiem, szczególnie jeżeli dużo siedzimy, bo napięty na przykład, czy spięty ten układ mięśniowy jednak będzie ograniczał nam oddech. Czyli jeżeli na przykład mamy bardzo napięte mięśnie klatki,
czy tam mięśnie międzyżebrowe, to nie będziemy w stanie po prostu mieć jakby pełnej też możliwości oddechowej. Więc, ale przy założeniu, że już trochę jakby, że mamy taką możliwość oddychania swobodnego, to w ogóle jakby, ale też nauka tego kierowania uwagi na oddech nam da też taką umiejętność na bieżąco na przykład wyciszania się, uspokajania, być może zareagowania też inaczej. Czyli nawet w sytuacji stresowej, jeżeli zmienimy ten czynnik oddechu. To jest też, jak w ogóle się nauczymy tak wracania uwagą do oddechu, to jest już taki czynnik, w którym na przykład coś wytrąca nas z centrum, to my możemy wrócić uwagą do tego oddechu, tylko dla wielu osób to wrócić uwagą do oddechu, czy zwrócić uwagę na oddech, to jest zbyt ogólne, nie? Bo my możemy na różne rzeczy zwrócić uwagę przy oddechu. Możemy zwrócić uwagę na to, jak ciało się tam otwiera i zamyka przy oddychaniu. Możemy zwrócić uwagę na odczucia na przykład przy wdychaniu i wydychaniu powietrza przy krańcach nozdrzy. Możemy śledzić to powietrze, które wchodzi i iść z nim jakby świadomością i potem wychodzi z nim świadomością. I tak dalej, i tak dalej. Możemy liczyć te oddechy. Ale jak się na przykład wydarzy taka sytuacja, powiedzmy, że już tam się napinamy w trakcie i jesteśmy w stanie w tym momencie się zorientować, no to zazwyczaj wtedy zaobserwujemy, że oddech nam się albo zatrzymał, prawda, że coś się wydarzyło i po prostu tego oddechu nie ma w ogóle. Czyli przez moment w ogóle jest zatrzymanie i potem jest płytki, szybki oddech. Tak, zanim możemy obserwować, pewnie obserwować takie rzeczy, no to trzeba się skupić na tym, żeby przywrócić ten spokojny oddech, uspokoić w ogóle, zrobić go pełniej na tyle, na ile możemy. Znaczy, zawsze najpierw zauważyć, nie? Bo zawsze najpierw zauważyć. Bo my zazwyczaj, jak już się orientujemy, to raczej jak już on jest przyspieszony, jak już jest po tej fazie zatrzymania i tego przejścia gdzieś, nie? Tylko ten, albo jak już się trudno oddycha, bo się napięliśmy, nie? Jeżeli już jesteśmy w takiej sytuacji, że już mamy taką jakby uwagę skierowaną na oddech, no to oczywiście oprócz tych wydłużonych wydechów, no to oddech brzuszny będzie takim typowym oddechem rozluźniająco-relaksującym. I to może sobie każdy przećwiczyć. Szczególnie ta wersja należąco, szczególnie na początku. Ona będzie najprostsza. Będzie też fajna na przykład do zrobienia sobie wieczorem, żeby tak troszeczkę uspokoić układ nerwowy. Albo nawet przed samym zaśnięciem, bo ona robiona dłużej może też mieć taki potencjał, że się przysypia. Tak. A już szczególnie w takiej wersji, że wdech nosem i taki wydech spokojny ustami, tylko takimi wąsko dosyć złożonymi, to wtedy będzie najbardziej rozluźniająca. No i to jeżeli ktoś tego nie zna, to techniki są też opisane dobrze, ale to możecie sobie po prostu wyobrazić, jak się położycie na plecach, albo położyć sobie dłoń czy obie dłonie na brzuchu i oddychać tak, żeby z wdechem te dłonie razem z brzuchem się unosiły, przy czym klatka piersiowa pozostaje prawie że nieruchoma. I ten brzuch tak jakby faluje. Ten brzuch w okolicy pępka, tak mniej więcej, bo oczywiście ten... On oczywiście, to nie powinien być taki ruch takiego... Tak, nie na siłę, nic agresywnego, bo dla pewnych osób tak to będzie naturalne i takie przyjemne, a dla pewnych osób to będzie właśnie coś nawet nie dziwnego, ale na przykład nienaturalnego i tak dalej, więc wtedy jest taka pokusa, jak ktoś chce dobrze, żeby po prostu wypchnąć ten brzuch, ale nie, to wtedy się po prostu daje sobie trochę czasu, żeby najpierw takie małe ruchy i tak dalej, żeby... A poza tym to w ogóle może być subtelna praca i ona jest taka subtelna. Obserwowalna z boku, w sensie to trochę widać, tak jakbyśmy taki balonik nam się dmuchał. To widać, tak się wypukla. Na mnie na przykład na pewno lepiej było widać niż na Oldze. Ale... Nie, to przecież to widać. Tak. Jak nie, się położymy, generalnie, to się brzuch generalnie zapada. Widać w każdym razie, bo to jest tak, tak. Widać. Tak. Tego się trzymajmy. Tak. Czyli jesteśmy więc, tak. Więc faktycznie to jest taka pierwsza rzecz, od której można zacząć z tym oddechem, czy w ogóle najpierw zauważenie go, a później ten oddech brzuszny należąco. I on jest już takim fajnym, relaksującym ćwiczeniem, które potem można sobie przywoływać, chociaż oczywiście ten oddech na przykład na siedząco brzuszny jest troszeczkę inny, więc można sobie też poćwiczyć osobno, nie? Bo grawitacja działa troszkę inaczej na oddech i generalnie jest tak, że jak leżymy, to wdech musi być bardziej aktywny, bo musimy
przezwyciężyć grawitację tym wdechem. A wydech możemy jakby puścić wszystko i on się sam robi. A jak siedzimy, to jest inaczej. Wdech jest wspomagany przez grawitację, a wydech musimy jakby użyć trochę mięśni brzucha. No dla mnie ta technika na brzuchu jest tak, w siedzeniu nie, jakby nie ma takiego... No ona nie jest aż tak relaksująca, chociaż oczywiście może być dosyć relaksująca. Również i od niej też jest wyjście do takich technik typu Kapalabhati, Bhastrika. Jak ktoś w ogóle nie wie, o czym mówię, to niech sobie na mojej stronie gdzieś tam, nie wiem dokładnie gdzie w tej chwili, musiałbym poszukać, jest do pobrania taki bezpłatny e-book o pranajamie. I tam są opisane te techniki Kapalabhati i Bhastriki. I nie wiem, czy nie pokazywałem, jak kiedyś robiłem z Olą Ruszczak transmisję o pranajamie, więc można tam ewentualnie sobie sięgnąć. I to są czasami techniki też, które dużo przynoszą, uwalniają napięcie. Na przykład miałem takie doświadczenie, że jak komuś nie pomagały takie zwykłe relaksowanie się, jakaś praca, to Kapalabhati i Bhastrika były dobre. Albo właśnie relaks progresywny, czyli ten relaks, w którym my napinamy mięśnie mocniej niż są i później puszczamy. I to jest na przykład super sposób na pokazanie, czym jest rozluźnienie dla osób, które w ogóle tego nie czują. Bo jak ktoś w ogóle nie czuje, no tam nie wiem, ćwiczy, mówimy, ale to rozluźni się, a ktoś mówi... rozluźniam się, nie? To można pokazać właśnie, że kazać mu napiąć coś bardziej i wtedy przez tą różnicę można poczuć, jaki jest ten kierunek tego rozluźnienia. I ten relaks progresywny to jest też bardzo dobra metoda, może rzadziej na jodze stosowana i w ogóle mam wrażenie, że dosyć mało popularna współcześnie. A ja się spotkałam ale bardzo, bardzo skuteczna i bardzo dobra. Może nie wydaje się jakaś bardzo subtelna i wyszukana, ale skuteczna. I szczególnie jest właśnie skuteczną u takich osób, które w ogóle nie czują, jak się rozluźnić. Im jest łatwiej poczuć, jak jeszcze bardziej się napiąć i stamtąd dopiero ten... Tak, wyjść do rozluźnienia. No i oczywiście jest cała... Ja widziałem, że trochę pytań było o oddech, ale to zaraz wrócimy. Jest cała gama tych ćwiczeń opartych na sugestii, nie? Czyli czy relaks autogenny, czy jakieś takie formy, w którym... Bo relaks autogenny, jakby ktoś nie wiedział, no tam podajemy sobie taką sugestię, że ręce są ciężkie, nogi są ciężkie, potem, że są ciepłe, później, o ile dobrze pamiętam, że czoło jest chłodne. Ja już dokładnie nie pamiętam tego schematu, ale kiedyś nawet się trochę tym zajmowałem. Gdzieś tam u mnie na blogu jest taki artykuł o relaksie autogennym, może później gdzieś tam wrzucimy jakieś parę linków jakieś na koniec. Tak, tych wszystkich rzeczy. Zbierzemy, jak skończymy. Ale też możemy podawać sobie sugestie, na przykład, że rozluźniają się jakieś części naszego ciała. Dużo osób w ten sposób albo prowadzi relaks, albo sobie podaje sugestie, że tam, nie wiem, rozluźnijcie stopy. No właśnie przez część osób to jest krytykowana metoda, nie? Że właśnie ja to stosuję i na przykład na mnie to działa. Na wiele osób to działa. A niektórzy mówią, że to jest jakby, że tak jak masz, że to wprowadza pewne napięcie, to jakby to sformułowanie. Ja pamiętam, że część nauczycieli, z którymi ja się zetknąłem, to prowadziła na przykład, że zwracała się do stóp. Że stopy rozluźnijcie się. Nie? Też byłam na takim zajęciu. Więc to kiedyś... może być forma, o ile dobrze pamiętam, na Shivananda jodze tak też mi się często wydaje, że właśnie robią. I to może być taka forma zwolnienia jakby siebie z tego zadania, nie? Tylko że jakby podaję moim stopom takie polecenie, że się rozluźniły. No. Chyba, że one będą się chciały zbuntować. No, ale... to wtedy, jak ja ile pamiętam, w Shivanandzie ten relaks był taki łączony, że było trochę tego progresywnego i trochę właśnie jakiejś tam sugestii w tym relaksie. Przynajmniej jak gdzieś tam z moich zetknięć z Shivananda jogą. Znaczy na przykład teraz na tych moich ostatnich doświadczeniach z yoga nidrą, to tam jest też ten element, że się najpierw się napina całe ciało z uważnością na szczęki, a potem się właśnie próbuje rozluźnić i dopiero potem jest cała ta seria prowadzona. No taką formą też, która może być pomocna przez ludzi, są różne wizualizacje. One mogą być połączone nie wiem, z oddechem, z jakimiś innymi rzeczami, ale dla wielu osób są pomocne. Nie? No i oczywiście jest ta forma takiego relaksu, jaki jest w medytacji, że po prostu leżymy, czy siedzimy, jeżeli robimy go na siedząco i przyjmujemy, co jest.
nie wyszukujemy sobie wrażeń, ale przyjmujemy to, co jest. Przychodzą jakieś tam emocje do nas, to z otwartością i nawet pewną życzliwością przyjmujemy je. Pozwalamy im wybrzmieć, pozwalamy sobie je przeżyć. Nie odcinamy się, ani nie napinamy się w związku z nimi, nie oceniamy ich, nie nazywamy, nie nakręcamy się na nie, nie dokarmiamy ich. Po prostu przyjmujemy, co jest, pozwalamy sobie to przeżyć i tyle. Pojawia się jakaś myśl, to samo. Pojawia się jakieś wrażenie zmysłowe, nie wiem, sąsiad właśnie wierci w ścianie, to też przyjmujemy, nie? No cóż, możemy na to poradzić. No tak, a to też jest chyba też takie i ten, przy czym dla części osób to jest trudne takie wejście w to. Więc dla części osób jest fajnie jakąś tam technikę relaksu wcześniej przyjąć i potem docelowo dojść do takiego relaksu. Docelowo dojść do takiego stanu, że wszystkie te wrażenia zewnętrzne jakby... Jakby w ten sposób przepływają przez nas i możemy je przyjąć i przeżyć. Ten tak. Elias Amidon to nazywa otwartą uważnością, otwartą świadomością. Można by to nazwać nawet taką otwartą, akceptującą uważnością, bo chodzi też o ten aspekt takiej bezwarunkowej akceptacji. Zanim cokolwiek do mnie przyjdzie, to ja już wszystko akceptuję. To jest oczywiście absurdalnie trudne, jakby się w to wgłębić, no ale... Ale w praktyce nie jest takie trudne, bo to oczywiście chodzi o to, że jak się to robi, to zaczyna być to coraz prostsze, więc też taka myśl, która być może powinna być myślą końcową, ale wygłoszę ją już teraz, jakby ktoś się zerwał wcześniej. Jeżeli chcemy w ogóle coś zrobić w kierunku tego rozluźnienia, to trzeba coś zrobić. Trzeba zastosować jakieś rozwiązanie, które akurat będzie jakimś tam dobrym rozwiązaniem dla nas, czy jakiś tam sposób praktyki asan, czy tai chi, czy czegoś innego, czy relaks leżący, nie? Bo być może ktoś przychodzi i w ogóle nie ma na nic siły i na razie w ogóle zapomnijcie o jakimś tam ten nawet prostej sekwencji asan albo prostym ruchu innym. To choćby to 5 minut poleżenia gdzieś tam, nie? I takim zorganizowaniem sobie przestrzeni, żeby gdzieś tam rodzina nam nie przeszkadzała. I tak no dalej. I też znajdziemy te metody idealne dla siebie wtedy, kiedy będziemy próbować. Tak, tak. No też, bo na pewno też nie każda będzie działała tak samo na każdego. Nie? Można sobie oczywiście zacząć od takiej, która będzie, który ktoś ma poczucie, że wydaje się taka najbardziej naturalna. Nie? Czy że może dla kogoś będzie bardziej naturalne z oddechem, dla kogoś może z jakąś tam wizualizacją, dla kogoś podawanie sobie sugestii. Dla kogoś właśnie napinanie, rozluźnianie mięśni, no i tak dalej. Zobaczymy na pytania? Tak, tak, tak. To się trochę tu nazbierało. Polecacie jakieś... To już techniki oddechowe. To myślę, że... bo to jeszcze, bo to by wypadało powiedzieć o pranajamie projekcyjnej. To może za moment, nie? Czy inne techniki do rozluźniania napięć psychicznych. To może za chwilę w ogóle... To w ogóle porusza w ogóle wszystkie płaszczyzny. to wrócimy, Bartek, do tego za chwilę, bo warto wtedy powiedzieć trochę o pranajamie. Okej, tutaj odpowiedź Agnieszka o stawach. Agnieszka jeszcze napisała ważną rzecz do tych, których nie odczytaliśmy, więc może jak wszyscy nie przeczytali komentarze, że powięź również potrzebuje odpoczynku, więc im mocniejsza aktywność, tym dłuższa przerwa przed kolejną praktyką. To jest też ważna informacja. Bogusia, którą znam ze studiów z Ajurwedy w Katowicach, pisze, stosuję metody oddechowe, które także ćwiczyłam na Twoich wykładach. Dziękuję, pozdrawiam Was. My też pozdrawiamy. Kasia, mnie ciekawi nawyk robienia dłuższego wydechu niż wdechu. Ja tak robię i czasem mam poczucie, że jestem bardzo slow, czasem bardziej niż bym chciała. Łączylibyście to jakoś? Próbować zmieniać ten oddech? Jeszcze robię nawykowo pauzę po wydechu. Czy jeszcze raz? Dłuższy wydech niż wdech. Znaczy, ja też tak mam. Znaczy generalnie większość osób, poza astmatykami, którzy czasami mają inaczej, więc musieliśmy się Kuby zapytać, nie? Tak, jest odwrotnie. Ale często astmatycy mają inaczej. Ale tak to większość osób ma odrobinę dłuższy wydech niż wdech. Być może dlatego, że on jest związany z tym aspektem takim rozluźnienia i z samego tego. Ja w sumie nigdy się nie zastanawiałem dlaczego. Jakoś tak przyjąłem to, że tak jest. Natomiast oczywiście, że gdzieś tam wdech i wydech mają jakiś swój potencjał, nie? Że wdech będzie taki wzmacniający, energetyzujący, może być pobudzający, może być rozgrzewający i tak dalej.
I O, proszę, astmatycy mają bardzo wydłużony wydech. Ja się właśnie na jodze zetknąłem odwrotnie. Ja się też raczej z dwojgiem spotkałam, którzy właśnie łatwiejszy mieli zdecydowanie wdech i zatrzymanie po wdechu było prostsze niż po wydechach. A wydech właśnie trudny, no ale być może nie ma reguły. No w każdym razie większość ludzi ma ten, może w sumie nie wkładajmy nikogo w żadne szufladki. Gdzie jest Kuba, żeby się wypowiedział? W każdym razie no pewnie, nie, pewnie nas nie słucha. Ja bym nie mówił. Wydech oczywiście będzie taki bardziej rozluźniający i na poziomie takim uspokojenia jakiegoś umysłu i na poziomie ciała też i tak dalej. Więc oczywiście też to może być jakiś związek. Natomiast ja w życiu codziennym bym nie zmieniał oddechu. Nie wiem jak ty, ale ja mam raczej takie podejście, że jak coś pracujemy na przykład z oddechem, to pracujemy nim w formie jakiejś tam, nie wiem, sesji, czy pranayamy, czy medytacji, czy w ramach, nie wiem, jogi, czy jak to by pracował, ale potem w życiu to raczej kładę nacisk na to, żeby ktoś był świadomy tego oddechu i był, żeby ten oddech był swobodny. Natomiast nie korygowałbym go jakoś tak na co dzień. Znaczy to oczywiście przy takim założeniu, że ten oddech nie jest spłycony i nie jest jakby, że możemy swobodnie oddychać, prawda? Czyli jeżeli nie musimy pracować nad tym, żeby ten oddech faktycznie w ogóle był możliwy, głęboki, nie był płytki. No ale tu też bym mimo wszystko widział pracę raczej jakby osobno, no bo ciężko, bo moim zdaniem na przykład takie, ja to wiem z jakiejś również autopsji mojej, tak jak to kiedyś powiedziałem mojemu przyjacielowi Piotrkowi Marcinowowi, że ja to popełniłem wszystkie błędy, które można było popełnić w jodze. On mówi, to dlatego jesteś ekspertem. Ale to myślę, że ilość popełnionych błędów nie zawsze przekłada się na bycie ekspertem, ale że jak się cały czas próbuje coś kontrolować, to zawsze to wytwarza napięcie. Nie? Więc ja mimo wszystko nie, no raczej jasne. Widział, że no jak ktoś wiadomo nie ma tego oddechu swobodnego, to jest straszne, bo to jest straszne, ale żeby jakby próbować to usuwać, a gdzieś tam generalnie, czy kontrolowanie ciała cały dzień, czy oddechu, czy czegokolwiek, to z moich doświadczeń raczej prowadzi do tego napięcia, nie? Że ktoś się no będzie spięty. Znaczy, no, w ogóle ten element takiego kontrolowania i właśnie takiego bycia cały czas w napięciu, no to jest, osiągamy oczywiście odwrotny efekt, nie rozluźniamy się. Ja też jestem za tym oczywiście, żeby wprowadzać jak najwięcej takiego luzu do tego życia codziennego. Natomiast ja się też spotkałam z takim wskazaniem, że na przykład oddech brzuszny, który właśnie ćwiczymy w relaksacji, to nie jest oddech taki do oddychania cały czas, nie? Że jakby... Ja generalnie, no tak jak tu mówiłem o te poprzednie rzeczy, że ja gdzieś tam ten oddech na przykład ćwiczył, a w ciągu dnia nie ktoś sobie oddycha tak, jak oddycha swobodnie. No bo umówmy się, bo to będzie to wtedy tak jak w tym dowcipie tam, że ten z wdech-wydech, nie? Słuchawkami. Tak, na słuchawkach. Natomiast wydaje mi się, że co do tej sprawy, Kasi, nie wiem jak ty myślisz, Kasia ale że... Mówi, że myślała, że ma inaczej niż większość i ten ikonka okay. Płakania. No na pewno masz, Kasiu, wiele rzeczy wyjątkowych, ale ta akurat dosyć... Ale jeżeli chodzi o tą... Bo Kasia poruszyła też taki temat tej jakości, że ona się czuje taka slow przy tym, tak? Czyli że być może jakby ona czuje, że popraw mnie, bo ja nie wiem, czy dobrze mówię, co... Nie, tak było faktycznie, że gdzieś nie, tam był tak ten tak związek się Kasia tego. Czuje. No ale teraz pytanie, czy to slow jest okej, okay, nie? Bo na przykład w medytacji, szczególnie w sufizmie, będzie się mówić, ja ostatnio akurat dużo prowadziłem warsztatu z medytacji uzdrawiającej, więc ten temat tam jest bardzo często się pojawia, rytmu. Że jest taki temat, że ludzie mają różne rytmy. Jest ktoś, kto ma naturalnie bardziej taki powolny rytm, albo wręcz powolnie majestatyczny, a są ludzie, którzy mają szybki rytm. I teraz ja pamiętam, jak byliśmy z Agnieszką na tym szkoleniu z Ayurvedy u Ganesha Mohana i on mówił, że trzeba właśnie pamiętać, jaki ktoś jest naturalnie, bo jak ktoś na przykład całe życie lata ten jak z piórem po domu, cały czas coś robi i nagle się położy
i po prostu leży cały dzień, to nie znaczy, że wreszcie zmądrzał, tylko znaczy, że jego równowaga została zaburzona. Albo jak ktoś całymi dniami leży w fotelu, a potem nagle zabiera się i robi ileś rzeczy, których nie robił od już lat, to też nie znaczy, że jest dobrze. Może znaczyć wręcz odwrotnie, bo jego równowaga została zaburzona, nie? I więc być może w ogóle, Kasia, masz taki jakby rytm slow i ten. Ja też mam na przykład rytm slow i jakoś nie cierpię z tego powodu. Chociaż być może nie sprawdziłbym się, nie wiem, jako jakiś makler giełdowy albo ktoś, nie? No chyba, że właśnie mógłbyś bardzo opanowanym maklerem. Ale ja raczej myślę o tym, że jeżeli, bo oddech jest oczywiście, i wdechy, i wydechy są związane z określonymi jakościami. I ten wdech faktycznie będzie miał ten potencjał taki bardziej ożywczy, taki trochę bardziej energetyzujący i zatrzymania po wdechu też. A wydechy odwrotnie, tak? Czyli będą bardziej takie właśnie związane z tą pasywnością, rozluźnianiem. Więc na przykład jeżeli byłby taki, nie wiem, dzień, w którym to slow akurat nie byłoby tym, to, czego to potrzebujemy, można jako to można ćwiczenie włączyć jakąś pranajamę na przykład, taką energetyzującą, tak, która będzie właśnie podkreślała zatrzymania po wdechu. Ania jeszcze mówi o astmatykach. Ania, to, że, tak, że chodziło tu o jakby zaostrzenie, a nie remisję. No, a ja z kolei mówiłem o osobach w remisji, nie? Bo to raczej gdzieś tam, znaczy jak się spotykamy na jodze, to nie w trakcie ataku, chociaż pamiętam akurat Kubę, który próbował na siłę robić kapalabhati w trakcie zaostrzenia. I do dzisiaj pamiętam ten dźwięk. Czy zatrzymanie po wdechu i po wydechu jest prawidłowe? No wiodę się w pranajamach się stosuje oba. Znaczy ono też może się naturalnie pojawiać w oddechu różnych osób. Nie? Jak sobie poobserwujemy oddech, to każdy sobie zaobserwuje, jak mniej więcej wygląda. Zobaczy, że jest ten wdech i wydech, że być może właśnie pojawiają się jakieś pauzy po wdechu i po wydechu. Że być może bardziej regularny on jest, że być może mniej. To jest w ogóle też ciekawe doświadczenie, samo relaksujące w sobie, że możemy położyć się i obserwować oddech, na przykład poobserwować jego długość, poobserwować taką fakturę, czy ten oddech jest taki gładki, czy taki jaki szorstki, czy poobserwować, czy jest taki regularny, czy nie. To oczywiście jest bardzo trudne obserwować i nie zmieniać jednocześnie. No szczególnie jak już się jakieś techniki zna, to jest kusi, straszna pokusa, tak, żeby jednak zastosować coś. No. A oddech ujjayi, można oddychać im na co dzień. A ja jeszcze myślę do tego pytania Justyny, że... No i oczywiście się, tak jak ty mówiłeś, że się stosuje też... Ćwiczy się jedna i drugie. W praktyce i w asanach bywa, chociaż w asanach częściej po wydechu się zatrzymuje. I w pranajamie, w której w kolei częściej po wdechu się zatrzymuje, bo pranajama oprócz tego, że ma mieć taki charakter medytacyjny, to też się zakłada, że powinna być taka energetyzująca. Nie? Taka regeneracyjna. Aczkolwiek też się oczywiście zdarzają pranajamy z zatrzymaniem po wdechu. Dla mnie na przykład zatrzymania w asanach po wdechu są bardzo trudne. Czyli na przykład... No bo jakby ciało jest napięte wtedy, nie? To napięcie jest właśnie odczuwalne. Klatka piersiowa maksymalnie otwarta, kręgosłup maksymalnie wydłużony, nie? No i przypuszczalnie dlatego też, no ja na przykład nie wprowadzam tego czasem, tylko tak dla poczucia czegoś, jakiejś jakości w asanach, no, ale bo to ale raczej rzadko. Się rzadko wprowadza... No, właśnie z tego tytułu, znaczy, nie? Żeby tak nie powodować tego napięcia. Ja jak wprowadzałem, to wprowadzałem na przykład tak, bo to można kiedy wprowadzać? Można na przykład... prowadzać, jak jest zimno, nie? I robiąc jakąś tam sekwencję, dokładnie na przykład sekundę zatrzymania po każdym wdechu i to będzie wnosiło taki bardziej rozgrzewający aspekt. No albo czasami, jeśli chcemy właśnie naenergetyzować, tak, nie? Naenergetyzować, bardziej. Albo czasami ktoś ma wiotki tułów, to żeby go usztywnić jakby. Mhm. Bo dlaczego usztywnić? Bo jak zrobimy wdech, to kręgosłup się wydłuża, klatka piersiowa, brzuch się rozszerzają, mięśnie tułowia się napinają. Jak zatrzymam oddech po wdechu, to wtedy zatrzymuję to w kulminacyjnej pozycji. Dlatego Olga może mówić, że dla niej to jest niekomfortowe, bo dla większości osób to jest niekomfortowe wtedy się ruszać, bo to jest taki agresywny ruch dla ciała. No wtedy się ruszać, no to w ogóle to... A na przykład po wydechu zatrzymając się stosuje i tam, nie wiem, żeby wejść głębiej w skłony i żeby zrobić skok i żeby wejść do balansu na rękach czy coś takiego. Chociaż ja pamiętam, że ktoś z moich uczniów ma tak, że tak nie mógł wejść do stania na rękach. Do stania na rękach normalnie by się weszło na zatrzymanie oddechu po wydechu. Trzeba było wydech przygotowując się i na zatrzymanie oddechu po wydechu się wybiło i weszło.
bo po prostu tułów był taki wiotki. I ta osoba sobie zastosowała, sama wymyśliła taką pracę niestandardową, że wchodziła na zatrzymanie oddechu po wdechu i wtedy mogła wejść. Dla mnie to było nieprzyjemne bardzo, bo ja jestem taki kołkowaty bardzo z natury, więc ja muszę się rozluźnić, jakby robiąc różne rzeczy. Nie? Ale dla niej to akurat skutkowało, nie? Więc to jest praca niestandardowa, nawet taka trochę wbrew gdzieś tam regułom pewnym, no ale tak trzeba czasami zastosować. To jest taki dobry przykład właśnie uważności i zrobienia czegoś, co tam podpowiada ta uważność. No tak, no i tak samo z część osób na przykład, jak wchodzi do mostka na przykład, nie? Mm-hmm. Która według tak, no, powinno według się odbywać klasyki na wdechu. Się wchodzi na wdechu. A jednak są osoby bardziej napięte właśnie, które na wydechu dużo łatwiej wejdą no, do pozycji. No tak, bo oczywiście przy wdechu klatka piersiowa się jeszcze bardziej usztywni. Przy czym akurat z wdechem jest tak, że tak powiem klasyka, przynajmniej tak jak ja byłem uczony Winyasa Kramy, to było, że do wszystkiego można wejść na wdechu i na wydechu. Ale nie do wszystkiego można wejść na wdechu. Więc czyli, że zawsze można było zrobić inaczej do czegoś, co się robi na wdechu, ale raczej się nie wchodzi do tych rzeczy, do których na wydechu się nie robi. Czyli tutaj wdechu. Mówimy o skrętach, skłonach. No takich rzeczach, skłonach. Których to jakby ciało się tam, nie wiem, tułów się zbliża do nóg albo następuje jakieś tam ściśnięcie ciała, no to to można sobie nawet spróbować. Wtedy nieprzyjemnie będzie, nie wiem, skręcać się, próbując nabierać wdechy. Ani ten skręt nie będzie przyjemny, ani wdech, no przynajmniej dla mnie. Pojawiło się pytanie o oddech Ujjayi i ja bym podobnie, to znaczy ja bym raczej nie oddychała na co dzień oddechem Ujjayi. Szczególnie tym takim takie, mocniejszym, nie? To już w ogóle. Myślę, że w ogóle, że jako ćwiczenie takie, nie wiem, uważności, w pobyciu z oddechem, nie, uważności, bo wtedy też można jakby słuchać tego dźwięku oddechu i sobie zrobić tak, nie wiem, 5 minut. Można to nawet robić kilka razy w dziennie, nie? Bo ktoś może mieć poczucie, bo skoro jest takie pytanie tutaj od Joanny, czy można oddychać nim na co dzień, to może jest taka potrzeba właśnie, żeby wracać do tego oddechu częściej. To wtedy można sobie równie dobrze tam, nie wiem, co godzinę nawet wracać do niego i pobyć z nim tam, nie wiem, czy 5 minut. Bo oddech Ujjayi będzie faktycznie pomagał tak się skupić na oddychaniu. Jak słyszymy ten nasz oddech, to dla tych osób, którym ciężej się skupić na oddychaniu, powinno być prościej. I jeszcze mamy pytanie. Tutaj Anna pyta, jaka technika skutecznie obniża tętno? Mam problem z wysokim tętnem i czasem oddech mi pomaga, innym razem nie ma rezultatu. No tu by na pewno trzeba się zastanowić, jaki jest, dlaczego to tętno jest podwyższone, bo to wtedy by trzeba dotknąć tego czynnika, który powoduje. Tak, właśnie i pytanie, dlaczego czasem działa, a czasami nie działa, nie? Bo ja na przykład wiem, że moje tętno idzie w górę, jak mało piję, mało śpię i ten, bo pamiętam, że kiedyś gdzieś tam... Ja naturalnie nie jestem z takich osób, które mają tętno 40 na przykład, nie? Moje naturalne tętno to jest około 70. Ale pamiętam, że kiedyś tak tę nową komórkę nabyłem i miałem ten czytnik do tętna i tak patrzę, kurde, 90, no. Kolejne mierzenie 90, kolejne coś tam. Tak myślę, no nie, bez przesady, no to takiego to nie mam. No i tak w końcu z takim lekkim lękiem do mojego kolegi lekarza się odzywam. I tak mówię, że słuchaj Bartek, mam ten takie tętno. Tak mówię, no na tachykardię to trochę jeszcze za niskie. A mówię, a ile ty śpisz ostatnio? Nie? Tak, dobra, wszystko wiem, nie? Bo to może być spowodowane jakieś tam pobudzenie układu nerwowego i wtedy ten oddech zadziała, nie? A może chodzi o określony sposób robienia tego oddechu, że nie wiem, raz się robi z większym rozluźnieniem, raz z innym. A może jest spowodowane jakimiś tam emocjami i jak gdzieś one gdzieś tam nas cisną od środka, to nawet jakieś uspokojenie, które byśmy normalnie odnaleźli w tym oddechu, nie ma. A może właśnie problem jest, nie wiem, mało picia, mało snu, mało czegoś tam innego. No, bo jakby tu trudno odpowiedzieć, nie? Może być jakiś problem medyczny, który trzeba rozwiązać, więc tu by trzeba sobie zadać to pytanie, co jest jakby przyczyną tego podwyższonego tętna, nie? Bo ono z jakichś powodów się tam ten... A może właśnie, ja miałem takiego znajomego, który miał tam podwyższone tętno i ciśnienie i potem nagle zaczął ten... wziął psa ze schroniska i zaczął ten być jakiś tam...
półtorej, dwie godziny codziennie na spacerach i przeszło mu. Znowu po prostu się pojawiają. Tak, rozluźniające działanie. Więc tutaj trzeba by odnaleźć, co jest powodem tego podwyższenia. Nie? Wiem, że to nie jest satysfakcjonująca odpowiedź, ale też gdzieś to musimy brać jakąś odpowiedzialność za nasze odpowiedzi w takich kwestiach. Są na sali lekarze, to wiem. Tak, na przykład. Ale może, tak, ale może byłoby jednak lepiej, żeby to była indywidualna. Tak, tak. Myślę, że lekarze też nie podejmą się chyba takiej diagnozy online. W każdym razie nie bez podłączenia czegoś komuś, bo to wiem, że są takie jakieś tam programy, które wysyłają dane i tak dalej, co mnie trochę przeraża, bo to z jednej strony faktycznie można się zaopiekować kimś starszym na odległość, a z drugiej strony, kto zbiera te dane, zawsze mnie zastanawia i co potem mi wyświetlają na przykład w internecie. No tak? Jednak jest odpowiedź od pani doktor. Zatrzymania po wdechu i po wydechu powinny pomóc. No. Z moich doświadczeń to, bardziej po wydechu, no ale to oczywiście trzeba sobie jakby zbadać. Bo zatrzymanie niesie jeszcze jedną rzecz, o której nie powiedzieliśmy. Ono niesie skupienie. To jest taki moment oddechu, w którym możemy najsilniej się skupić. Dlatego na przykład w pranajamach tradycyjnie często się wykorzystywało ale w pranajama tradycyjnie często się wykorzystywało skupienie na czymś, na zatrzymaniu oddechu właśnie. Ania wstrzymała się, nie wiem czy po wdechu, wydechu nie, się wstrzymała się. Może i po wdechu, i po wydechu, jak doradza Patanjali w trzeciej i czwartej pranajamy. Czy jest waszym zdaniem uniwersalna technika oddechowa na stres? Znaczy, najbardziej chyba uniwersalna to... Jakbym musiała wybrać jedną, to chyba bym wybrała... Jeśli chodzi o technikę, to najprostsza byłaby związana z oddychaniem brzusznym. Ale na przykład dla mnie na dłuższą metę to zdecydowanie bardziej działa taka pranayama jak 20 oddechów oczyszczających na przykład. Bo to mnie tak bardziej jakby... No, ja właśnie jakbym miał tak powiedzieć, to chyba, znaczy nie ma chyba uniwersalnych technik, bo to oczywiście od wielu rzeczy zależy, łącznie ze światopoglądem osoby, nie? Że po prostu komuś może bardziej siąść taka bardziej techniczna technika, nie? Że na przykład liczy te oddechy czy tak, coś. Tak, właśnie o tym nie powiedzieliśmy. A komuś może siąść coś innego, co będzie takim jakby, nie wiem, piękniejsze w jakiś sposób, bardziej takie mniej takie techniczne, jakieś bardziej takie czuciowe, więc może być, ale faktycznie ja bym zgodziłbym się z tym wyborem, chociaż nie wiem, czy bym właśnie nie dał, chyba żebym widział, że ktoś ewidentnie potrzebuje tego oddechu brzusznego, czy bym nie dał 20 oddechów oczyszczających, które pewnie gdzieś tam wkleimy po transmisji, ale jak ktoś sobie wrzuci w Google 20 oddechów oczyszczających, to też gdzieś trafi na, czy na mój opis, czy na tam u kogoś innego, tam parę osób opisywało. Bo ono, no właśnie to nie jest tak, że ktoś się kładzie, ma tam tylko oddychać brzusznie, tylko jest też jakaś myśl, która towarzyszy temu oddechowi. Czasami łatwiej wejść w takie rozluźnienie, jak się właśnie jeszcze dodatkowo jakieś skupienie na tym oddechu. I nie wiem, ja, dla mnie też 20 oddechów oczyszczających ma takie piękno w sobie, jakieś takie, ja po prostu lubię tę technikę i mam jakąś wdzięczność w moim sercu. Dla Hazrata i Nayatakana za nią i dla moich nauczycieli też, żeby jej nauczyli. Znaczy, no, ale najbardziej uniwersalne w ogóle ze wszystkiego, jakby tak do podstaw to wejść, oddech... no to, ale to byłaby w ogóle taka uważność oddychania. Nie? Chyba, że chyba... Znaczy, chyba ja bym jeszcze powiedział, że trzeba pamiętać o tym, że to sam stres jakby nie jest problemem, tylko jak my reagujemy na to. No bo nas gdzieś tam różne sytuacje stresowe będą spotykać. Nie? Mam tego przyjaciela, który jest lekarzem i on był moim świadkiem na ślubie. On mi mówi, wiesz Maciek, tak, oczywiście parę minut przed ślubem mówi, wiesz Maciek, bo w skali stresu to ślub ma ten poziom stresu drugi, jakby prawie że najwyższy, drugi po śmierci bliskiej osoby. Więc jakby mamy różne doświadczenia stresowe. Mamy też te różne rodzaje stresu. Ten stres jakby pozytywny i ten stres negatywny, o którym najczęściej myślimy w kontekście stresu, czyli ten tak zwany dystres. I możemy różnie na niego zareagować. I na dodatek dla konkretnej osoby jeden bodziec może być bardzo stresujący, a dla innej ten sam bodziec nie, a z kolei
gdzieś tam coś odwrotnie, nie? Czy na przykład zrobienie takiej transmisji tutaj może być tak, dla jednego z nas stresujące, a dla drugiego nie. Zgadnijcie, dla kogo jest bardziej stresujące. Ale nie widać tak naprawdę, nie? Bo Olga, to jest jej pierwsza chyba transmisja pierwsza. Na Facebooku. Pierwsza. Czy pierwsza w ogóle, bo nie wiem. Pierwsza w można, ogóle. Szczerze mówiąc, nie mam dużych doświadczeń, na czym można jeszcze transmitować, oprócz tam Facebooka i YouTube'a. No więc jakby są też różne zdarzenia, jeszcze różny moment w życiu, różny poziom zmęczenia materiału aktualnego. Więc zawsze dobrze to rozpatrzeć i trzeba pamiętać, że też sama technika nie rozwiąże wszystkiego, bo ona może nam pomóc, dać pewien dystans, dać coś, do czego my możemy wrócić, bo później jest, my mówiliśmy o tym takim powracaniu do siebie, tam mówiliśmy chyba, już nie pamiętam o czym wtedy, jakiej technice, czy oddechach brzusznych, czy o czym, czy nie, do uważności oddechu chyba, nie? Że jak jest trudna sytuacja, to tutaj też możemy wracać, ale trzeba pamiętać, że jak na przykład nie będziemy gdzieś tam kształtować innego sposobu na przykład reagowania na pewne sytuacje, no to będzie taka pigułka, plasterek i tak będziemy cały czas się tam stresować i później próbować uwalniać z tego, nie? Czyli na przykład może się okazać, że my uciekamy przed jakimiś sytuacjami, no to trzeba się tego oduczyć, nie? I teraz pytanie, no możemy się tego sami oduczyć, może trzeba nauczyciela jakiejś tam jogi, medytacji, czy nie wiem, trenera rozwoju osobistego, a może trzeba na przykład psychoterapii, bo są też osoby, które gdzieś tam potrzebują takiego towarzyszenia na takim poziomie terapeutycznym, I jakby jogicznie, medytacyjnie nie da się tego zrobić, bo jakby charakter trochę jest inny, nie? Nie wiem, czy się zgadzasz ze mną, bo tak. No tak. Więc trzeba pamiętać, że czasami to też jest jakiś, i to tam bym powiedział, żaden wstyd iść na psychoterapię. No, na szczęście w miastach dużych to powoli się zmienia, ale ja tak, ponieważ jednak jak gdzieś już mieszkam, to najczęściej mieszkam w Krakowie, bo tak czasami ktoś się pyta, a skąd jestem? Kurde, to tak ciężko powiedzieć, to zależy w który weekend. Ale ja tak patrzę z perspektywy, że ta stygmatyzacja na przykład osoby idącej do psychoterapeuty jest mała, ale kiedyś wyszedł taki temat właśnie u mnie na stronie na Facebooku i ktoś mówi, bo mieszkasz w Krakowie, a ja jak mieszkałem w Myślenicach, to na terapię jeździłem do Krakowa, żeby się nie dowiedzieli sąsiedzi, nie? Więc trzeba pamiętać, że to nie jest jakiś objaw tego, że ktoś jest słaby czy coś, tylko no, czasami mamy różne potrzeby w różnych momentach. Tak jak i musimy pójść do lekarza i to też nie jest objaw, że nie wiem, jesteśmy cięcy czy coś. Nie? No tak, a poza tym pewne te formy napięć właśnie takich psychicznych, no to czasami bez tej psychoterapeutycznej pomocy no ciężko do nich dotrzeć, albo na przykład docieramy do czegoś podczas praktyki jogi czy medytacji tak, no i okazuje się, że potrzebujemy pomocy, żeby to jakoś sobie ułożyć w głowie. Nie? No ja ostatnio miałem taką osobę, której gdzieś tam jakiś lęk duży się pojawił w jakiejś praktyce, no ja tam doradziłem, jak to zamknąć, ale powiedziałem, że to pokazuje, że ten lęk tam jest i że dobrze by było sobie jakby dopuścić go w ten sposób do siebie i się jakoś pozwolić sobie przeżyć i prawdopodobnie będzie potrzeba jakby przeżyć to w psychoterapii czy w czymś, bo skoro on tam jest, to on wróci na pewno. Jak on jeszcze wróci na medytację, możemy to jakoś zamknąć, to pół biedy, ale on może wrócić w jakiejś trudnej sytuacji życiowej, nie? Albo wpłynąć na nasze decyzje. Więc są takie sytuacje, w których trzeba się zaprzyjaźnić. No dobrze, przyjaźnić się w sumie nie trzeba z psychoterapeutą, ale z psychoterapią się można poprzyjaźnić. Ja w ogóle to mam jeszcze jedno pytanie o właśnie te wątki takie medytacyjne jakby w tym rozluźnianiu i zastanawiam się, czy na przykład do ciebie też trafiają osoby, które właśnie szczególnie szukają w medytacji takiego uwolnienia jakichś bardzo specyficznych takich psychologicznych napięć też. No chyba tak, no. Znaczy ja zawsze mówię, tak ostatnio się Ola Oruszczak ze mnie trochę śmiała, ale zawsze mówię, że człowieka jednak do jakichś tam metod pracy ze sobą, w tym medytacji, kieruje cierpienie jego, więc i oczywiście to cierpienie może mieć różny poziom subtelności lub jej braku, nie? Ktoś może faktycznie doświadczać takiego fizycznego i psychicznego bólu, nie? Albo jednego, albo drugiego, nie? Albo dwóch naraz, jak ktoś ma promocję. Ale tak, oczywiście to tak próbuję z uśmiechem wziąć tą trudną sytuację dla kogoś, bo rozumiem, że to wcale nie jest śmieszne.
Ale może ktoś doświadcza, że nie wiem, no, że nie wiem, wszystko jest okej, okay, a tak. Tak, nie, jakoś czegoś brakuje, nie? I to też jest jakaś tam forma cierpienia, nie? A może właśnie ktoś doświadcza, że gdzieś tam pewne sytuacje jakoś bierze do siebie, nie? No, no więc na pewno taki wątek się pojawia, nie? I tam niektórzy mówią mi, że a, bo mi tam nie chodzi o żadne jakieś tam oświecenie, tylko właśnie, żebym to... A ja mówię, no dobra, tylko odmitologizujmy to oświecenie, bo jak jest człowiek wolny duchowo? Człowiek wolny duchowo to jest człowiek, na który jest w stanie dopuścić do siebie wszystko i jakby pozostać wolny przy tym, jakby nie, że to nie wpłynie na jego radość życia, że to nie wpłynie na jakieś tam podjęcie automatycznych decyzji, podjęcie automatycznych działań. Czyli to oczywiście ma ten jakiś tam swój aspekt metafizyczny, ale ma też taki jak najbardziej psychologiczny, nie? Więc ta, trzeba pamiętać, że ta wolność duchowa ma też jak najbardziej konkretne przełożenie, nie? Więc i medytacja, myślę, że może to dać. Tylko znowu trzeba pamiętać, że medytacja ma kilka wymiarów. Ma ten wymiar techniczny, ma ten wymiar pewnego procesu medytacyjnego i ma ten wymiar pewnej ścieżki medytacyjnej, ścieżki rozwojowej, ścieżki duchowej, czyli tego, że znowu musimy dokonać jakiejś zmiany na co dzień. Czy że na przykład ja tydzień temu dawałem taki przykład w transmisji z Olą, w której mieliśmy tyle problemów technicznych, w końcu na YouTubie wylądowaliśmy, że ktoś może medytować 10 godzin dziennie, ale jeżeli w życiu codziennym, nie wiem, w swoim życiu rodzinnym, zawodowym, w jakimś swoim życiu emocjonalnym, osobistym, nie stara się być spójnym z tym, co jest dla niego naprawdę ważne, to nie odnajdzie spokoju wewnętrznego, nie? No bo jakby nie da rady, nie? Ja nic na to nie poradzę. Ja bym nawet chciał komuś przychylić ten nieba wtedy i pomóc, ale nie mogę, nie? Czy jeżeli gdzieś tam odnajdujemy w medytacji pewne rzeczy, to trzeba je włożyć w to życie codzienne. Jak odnajdujemy w życiu codziennym, to włożyć w medytację, nie? Więc trzeba pamiętać, że to nie jest tak, że medytacja jako technika jest panaceum. Ona jest pomocniczym czymś, ale jest jeszcze potrzebny ten aspekt takiej właśnie jakby ścieżki. Zagadałem cię. Pamiętasz pytanie? Ale... Tak, no bo w zasadzie do tej pory najwięcej się jakby wokół tego chyba takiego najbardziej właśnie fizycznego, o ile oczywiście to jest no, sztuczny trochę podział. No, no właśnie, to jest taki podział, że w ogóle czasami, kiedy jesteś fizyczny, tak ostatnio gdzieś, już nie pamiętam, czy to w komentarzach gdzieś u mnie była taka dyskusja, czy ktoś napisał do mnie, a że był, gdzie jest ta granica tych psychiczne, a fizyczne, nie? Bo przecież bez naszego ciała nie bylibyśmy w stanie doświadczać emocji, bo oprócz tego komponentu takiego umysłowego jest ten komponent tego, jak to przeżywamy w ciele, nie? I w sumie trudno było powiedzieć o emocji bez jakiegoś odczucia, któremu towarzyszy, nie? Więc te granice są w pewien sposób umowne, nie? Więc, ale wiadomo, że są pewne metody, które bardziej ku jednemu nas kierują, a te, które bardziej ku drugiemu. Jeszcze bym tak wrócił, bo tak pobudziło to moją uwagę wtedy, ale chyba szybko ona odpłynęła, że powiedziałeś o tym wątku, że jakby medytacja jako taka w cudzysłowie wyższa praktyka by mogła jakby zastąpić wszystko. No właśnie, bo to jest taka, jak ty uważasz? Bo to z jednej strony niby jest prawda, że faktycznie, no, że w tej medytacji można taką jakby osiągnąć wolność, która w której jakby czujemy się wolni niezależnie od wszelkich ograniczeń zewnętrznych, nie? I to tak jak to gdzieś któryś z poetów sufickich, chyba Attar, Faruddin Attar, zawsze gdzieś tam gubi mi się jedna sylaba, opisuje gdzieś tam któregoś jakiegoś mistyka, który potrafił być święty, który potrafił być wolny w szpitalu psychiatrycznym, a umówmy się, że tam wtedy te szpitale psychiatryczne nie wyglądają jak teraz, tylko on był przypięty gdzieś tam łańcuchami. I on był wolny i szczęśliwy.
Więc oczywiście wolelibyśmy być wolni w innych okolicznościach, nie? Ale to, i być może ta historia jakby nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, tylko jest pewną metaforą, że można być wolnym niezależnie od okoliczności, a można być jakby mając jakby wszelką perspektywę do bycia, wszystko co nam potrzeba do bycia wolnym, można być zniewolonym, nie? I myślę, że każdy z nas to zna, nie? Że jak wszystko mamy, co nam trzeba w życiu, a na przykład umysł nas zniewala, jakieś, nie wiem, poczucie własnej wartości albo jakiś typ natrętnych myśli i tak dalej, nie? Albo jakiś sposób radzenia, czy może nie radzenia sobie z emocjami. Reagowania na nie? coś, tak. Więc w pewnym sensie medytacja, taka szeroko pojęta, może nam przynieść jakby taką wolność, której nawet to zniewolenie jakimś tam niedołęstwem ciała i tak dalej nam pomoże. I oczywiście może też dotrzeć do takich dużo głębszych napięć w nas, nawet fizycznych, których nie dotrzemy ruchem. Bo ruch może dotrzeć do pewnej głębokości, że tak powiem, napięcia. Dotyk czyjś może dotrzeć głębiej, ale głębiej może dotrzeć dźwięk, wibracja, a jeszcze głębiej może dotrzeć jakby myśl, nie? Więc jakby nam daje to. Ale doświadczenie uczy, że trzeba się potraktować wielostronnie i że to jest najlepsze rozwiązanie, że trzeba uwzględnić ten aspekt ciała i tej rzeczywistości anatomiczno-fizjologicznej, w której żyjemy i tego, co jest do tego, uwzględnić pewien aspekt pewnej rzeczywistości psychicznej i jeżeli ktoś przyjmuje, że istnieje taki aspekt ponadto, to uwzględnić ten aspekt, ja na przykład przyjmuję, uwzględnić ten aspekt pewne, no nie wiem, jak go nazwiemy, metafizyczny, noetyczny, duchowy, mistyczny. I ten system, i oczywiście istniało wiele ścieżek jogicznych, które takie, które my byśmy tradycyjnie nazwali ścieżkami jogicznymi, które w ogóle ani pół asany nie robili, to znaczy no nie licząc asany do medytowania, nie? I sobie radzili, nie? A poza tym, no, umówmy się, że jest wiele innych ścieżek rozwoju, w których nie robią asan, tylko robią na przykład co innego, nie? Ale z kolei to ten rozwój tego systemu asanowego, który tak od początku XX wieku bardzo silno się rozwinął, tak jak nigdy wcześniej w historii jogi, bo oczywiście te asany nie powstały wtedy, ale powstały dużo wcześniej, ale nigdy tak mocno i tak obficie się nie rozwinęły, jak od początku XX wieku, to on stworzył nam nowe możliwości. Stworzył to, że możemy, no właśnie, na przykład rozwinąć terapię jogą. Więc jakby możemy wyjść poza to uniezależnienie się od jakiegoś tam bólu czy dyskomfortu fizycznego, ale możemy też zaadresować go stricte jakimś tam uruchomieniem jakiegoś miejsca, uwolnieniem jakiegoś napięcia, więc ja osobiście stosuję różne rzeczy, nie? Że tam powiedzmy medytuję codziennie, jakieś tam ćwiczenie codziennie. Tam nawet gdzieś to w tym roku pierwszy raz chyba w życiu trochę ze względu, żeby zmotywować innych na takim wydarzeniu na Yoga ABC, to nawet spisywałem i tam już nie wiem, z 50 czy 51 praktyk robiłem w tym roku asanowych, nie? Ale no to widać, jakby w dni więcej minęło, więc nie robiłem ich codziennie, nie? A medytuję codziennie. Tak po prostu bite dzień w dzień, nie? No więc ja bym nie traktował tego bardzo dosłownie, że ta medytacja może wszystko. No tak samo to miłość może uleczyć wszystko, no ale umówmy się, ile osób ma taką miłość, co leczy wszystko, nie? Albo ile czasu trzeba pracować nad tym, żeby się oczyścić na tak wielką miłość. Nie wiem, jak ty sądzisz, nie? Chyba tak podobne masz zdanie, bo... No nie, no ja też używam różnych technik i nawet właśnie... No właśnie nawet uważam, że dzisiejsze czasy trochę wymuszają
Tak, bo to trzeba pamiętać, że może taki Patanjali to on nie praktykował asan takich jak my teraz, ale zapewne w ogóle więcej ludzie mieli ruchu w tamtych czasach no niż tak, no przecież nie przemieszczali się samochodami, musieli sobie dźwigać wodę codziennie, prawda? Tam jakieś drwa rąbać. Kucali na ziemi. Tak. Jakby pozycje inne były naturalne. Nie? Inny też poziom bodźców, nie, jaki musieli przyjąć, inne wyzwania, jakie mieli, więc możliwe, że dzisiaj jakby nie ma dla nas innej drogi pewnie niż objęcie tego wszystkiego, no tak. Nie? Chociaż, no nie wiem, ja zostawiam w sobie też taką możliwość, nie, no to zawsze, że... Zawsze są różne możliwości, nie? Tak jak gdzieś tam, powiedzmy, jest taka droga, że dużo ludzi szuka pewnej duchowości w samej jodze asanowej, jakby nie dokładając pranajamy, nie dokładając medytacji i tak dalej. I to jest taka wizja, która się zrodziła w zasadzie na początku istnienia jogi Iyengara. Czy trochę dlatego, że Iyengar jakby nie dostał innych nauczań wtedy od Krishnamacharyi, to on jakby stworzył taki system, że jakby w tej asanie może być zawarte wszystko, może być yama i niyama, czy jakby te pewne praktyki etyczno-psychologiczne i asana jako taka oczywiście, i pranayama poprzez szczególną uważność oddechu i pratyahara poprzez wycofanie zmysłów i pewien stan medytacyjny w tym. Później Iyengar się troszeczkę z tego wycofał, więc jakby ta joga Iyengara się zmieniła. Ale na przykład byli też tacy jak Norman Sioman, który próbował w taki sposób, przepraszam, musiałem się zwilżyć, który też w tą stronę szedł. I ja akurat nie jestem zwolennikiem tej tezy, ale wyobrażam sobie, że jest to możliwe, żeby gdzieś tam zmedytować w czymś, co nie jest teoretycznie taką medytacją. Tak samo jak możliwe jest zapewne, nie wiem, tak wysubtelnić swoją uwagę, żeby osiągać samadhi przy myciu naczyń na przykład, nie? Czy i tak dalej, nie? Więc są różne możliwe, ale jest jednak pewien tam standardowy sposób pracy, w którym normalnie pracujemy, w którym pewien trening uważności i koncentracji musimy przyjąć, pewien trening, można powiedzieć, emocjonalno-etyczny, czy psychologiczno-etyczny, pewien trening ciała i świadomości ciała, nie? Zazwyczaj potrzebujemy... No i na różnych etapach potrzebujemy też jednych rzeczy w większym stopniu, innych w innym. No ja mam też takie doświadczenie, że najpierw zdecydowanie bardziej potrzebowałam pracy z ciałem. No mnie też tak było, znaczy ja w sumie chyba bardziej zacząłem z medytacji, jakoś... ale pamiętam, że miałem takie wrażenie dosłownie, tak jak mówię, że w pewien sposób taka praktyka nawet intensywna asan w którymś momencie tak jakby mnie przetarła. Takie miałem doświadczenie jakby, gdzieś tam pamiętam, będąc na jakimś odosobnieniu, że poczułem się taki przetarty i że w jakiś sposób ten, nie umiem tego opisać jakimiś takimi, nie wiem, normalnymi określeniami i wyjaśnić, ale takie miałem odczucie. No, czasami człowiek nie potrafi znaleźć logicznego wyjaśnienia, ale gdzieś tam jakieś odczucia mu towarzyszą. Ania już jakiś czas zadała pytanie, a jaką pranajamę polecamy dla osoby z zatkanym nosem? Na pewno powiem ci, czego nie polecamy. Tak, właśnie ja też miałem powiedzieć, czego nie polecamy. Czyli praktyk palcowy, bo z przeważnie udręka. To nawet dla osób, które nie mają zatkanego nosa, ale jakieś kłopoty z przegrodą nosową albo zatoki, to zazwyczaj... To są przeważnie nieprzyjemne i... Bardziej się przy tym napną zazwyczaj niż uzyskają przeważnie jakiś efekt. 20 oddechów jest akceptowalne dla takiej osoby, która... 20 oddechów oczyszczających, która ma ten nos przytkany. No przeważnie nie jest tak, że w ogóle nie można, a przy 20 oddechach oczyszczających się pojawiają te momenty nabierania powietrza ustami. No jakby już było tak bardzo źle, no to też sobie wyobrażam taki wariant, w którym jakby tylko przez usta się oddechamy oddycha. Ustami, nie? Tylko wtedy kontrolując to powietrze. Takim wąskim czy strumieniem. Czy po prostu wąski strumień, albo długo. To nie każdy... Nie. Aha, bo ty mówisz nie mówię o języku, nie tam się tali, bo to... też to nie znowu, każdy, poza tym to jest chłodząca technika. Więc trzeba też chyba odnaleźć drogą eksperymentów co można zrobić, ale tak jak mówiliśmy, oboje wpadliśmy na to samo, że wiadomo, co będzie raczej nieprzyjemne. Ale chciałem wrócić, jak jesteśmy przy oddechu, tam, bo już teraz nie pamiętam, jakbyśmy trzeba poprzewijać trochę te komentarze, ale ktoś się tam pytał o takie techniki oddechowe, które dają takie uwolnienie w ciele. Jedna z takich technik to jest cała grupa technik, ale najbardziej ta nazwa się kojarzy z jedną z technik, tak zwana
pranayama projekcyjna, czyli takie pranayamy, w których wędrujemy ze świadomością oddechu w różne miejsca w ciele. Czyli, że ja na przykład tam, muszę jakoś ustawić do tej kamery, że na przykład z wdechem albo wydechem idę w stronę mojej dłoni. Uwaga, mogę sobie to zrobić z wizualizacją, jeżeli ktoś potrafi wizualizować, ale mogę też po prostu przesuwać stopniowo moją uwagę. I teraz, jak idę z wdechem, to zatrzymuję się w tym miejscu. Jak idę z wydechem, to przechodzę przez to miejsce, tak jakby. I z wydechami powinna być taka bardziej rozluźniająca i chyba bardziej naturalna dla większości, nie? Dla nie mnie wiem, też jakie jest są twoje. Chyba dla większości osób jakby, bo często się odczuwa tą świadomość, że tak bardziej jakby wychodzi z centrum. Dużo osób nawet wręcz tutaj odczuwa w okolicy tego symbolicznego serca. I że na zewnątrz to jest jakby bardziej naturalne i z wydechem, więc tak mi się wydaje, że też będzie ten. I wtedy najlepiej właśnie nie zatrzymywać się w tym miejscu, które chcemy rozluźnić, tylko tak jakby wyjść poza nie. Tak jakbyśmy oczyszczali, rozluźniali, głaskali to miejsce. I gdy wpiszecie pranayama projekcyjna, to w Google to też znajdziecie, a jak nie zapomnimy, to też dorzucimy gdzieś tam materiałów po. Jakieś materiały. To ile my tam mamy tych rzeczy. No, dużo rzeczy. Ale to myśl o tej pranajmie projekcyjnej mi też właśnie przywodzi taką pracę, że czasami z jakimś takim napięciem, jak ktoś chce pracować takim, że właśnie ma ten stały dyskomfort w jakimś miejscu i daje mu się wyznaki, bardzo to te pranajmie projekcyjne będą pomocne. I czasami też pojawia się przy tym taki wątek jakby, że to napięcie jakoś do nas też... jakby ujawnia nam też czasami jakby swoje pochodzenie, prawda? Że czasami dzięki temu odkrywamy, dlaczego tak naprawdę się napięliśmy, czyli co takiego się wydarzyło, albo co to symbolizuje, albo czy to jest jakaś nasza stała reakcja na jakiś jeden czynnik, który być może moglibyśmy zmienić, albo czy w ogóle... Bo to jest bardzo ważny wątek, bo to jest, tak jak się przed chwilą wczytywałem też, szczególnie jak ktoś zna jakieś metody takie, powiedzmy, nazwijmy to szeroko, rozwoju osobistego, to często ma tak, że pojawia się jakiś dyskomfort, no to już co tu tam ten zastosujemy, nie wiem, tam jakieś ćwiczenie, nie wiem, z jogi, z bioenergetyki, pranayamy czy czegoś i usuwamy. Ale tak naprawdę najbardziej mądrym takim działaniem jest to, żeby najpierw wysłuchać, co coś ma nam do powiedzenia i wtedy się właśnie dzieje to, co mówisz, że czasami się odsłania jakieś znaczenie. Czasami nic się nie odsłania, no ale tak to bywa w życiu. No, czasami pewnie nie albo jesteśmy czasami, w stanie dojść tak, do tego. Nie jesteśmy w stanie, gdzieś tam jeszcze nie ma możliwości. Są oczywiście techniki, które służą pewnemu gdzieś tam nawiązaniu tej komunikacji ze swoimi odczuciami, szczególnie takimi niejasnymi, ale to chyba, które by było zbyt skomplikowane, to tłumaczyć. Nie wiem, czy się podejmujesz tutaj, bo ja chyba nie jestem gotów. No to zostawmy to. Może to jest ciekawy temat na kiedyś. Bo to też dla mnie zakrawa trochę już o właśnie takie, no już psychologiczne sprawy. Jest takie, bo ja tutaj w tej książeczce, o której wspominałem, świetnej, w promocji dzisiaj. Przepraszam, że to... Mówiłeś na początku, mówiłeś na koniec. To tam jest taki fragment, w którym też opisuję jedną z takich metod właśnie, że tak powiem, komunikowania się ze swoimi odczuciami. I ja tam daję taki przykład takiej rozmowy. I ta rozmowa wyszła taka... Nie wiem, czy ty czytałaś. No teraz, przepraszam, bo się zaczytałam, bo usiłowałam tak. doczytać. Myślę, że zaraz wrócimy, bo to parę, przynajmniej dwa, trzy ciekawe wątki się tam pojawiają. Ta rozmowa tam, którą ja umieszczam w tej książce, dałem transkrypcję takiej jednej sesji ogniskowania, czyli tej metody, o której tutaj wspominamy. I ona wyszła taka psychoterapeutyczna. Ale jakbym wiedział, że ona taka wyjdzie na początku, to bym nie poszedł z tą stroną. Od razu bym kogoś wysłał do psychoterapeuty. Więc faktycznie można tam niechcący zahaczyć o takie wątki. Nie? Więc to też dlatego może wymagało pewnej szczególnej ostrożności. Ale to, co na pewno można zrobić, to jak się pojawiają jakieś odczucia napięciowe, to czy jakieś takie dyskomforty generalnie w nas, to
żeby nie uciekać od nich, nie przenosić uwagi, tylko zacząć od tego, żeby je dopuścić. Nie? I to jest jedna z takich ważnych rzeczy. Nie? Czasami się okazuje, że jak w ogóle przestajemy przed nimi uciekać, je dopuszczamy i przyjmujemy z taką akceptacją, albo może życzliwością nawet, czy pewnym ciepłem, to... O, tak, Magda mówi, że książka bardzo dobra. To wtedy się okazuje, że... Może nie to, że przestajemy ich czuć, ale się nagle okazuje, że one przestają być takie straszne. Jak przestajemy przed czymś uciekać, to przestaje nas gonić. Nie? No bo nie stawiamy oporu. Nie? Tak, to jest ten element, w którym my się potrafimy rozluźnić, bo się nie siłujemy już z tym. Tak, nie? I wtedy nagle się okazuje, że gdzieś to nas ściskało tak jakby lękowo, jak to dopuszczamy, to albo to samo przechodzi, albo w każdym razie no jakoś tam, może i to odczuwamy, ale nagle nie psuje nam życia. Nie? No to jest więcej niż... To jest bardzo sukcesu. Dużo, bo to już jak nauczymy się jakby dopuszczać to wszystko, co na świeżo nam się zdarza, to też możemy dopuścić. Wtedy jeszcze kwestia, jak oczyścić to, co już nazbieraliśmy. Nie? To jest, brzmi trochę strasznie i przerażająco. Ja mam takie wrażenie, że jest odwrotnie, że właśnie zazwyczaj zaczynamy od tego czyszczenia, a potem dopiero... Trochę, tak, bo to znaczy, bo w ogóle jest tak, że ja trochę w jogę, medytację i w nauczanie to wchodziłem po takim przygotowaniu pewnym metodycznym, ponieważ ja jestem z wykształcenia pedagogiem i dosyć takie mocne przygotowanie metodyczne miałem. No i wszystko tak ładnie chciałem uporządkować, ale tego się nie da, nie? Bo to nie jest na przykład tak, jakbyśmy chcieli widzieć, budując pewien model, że najpierw trzeba się zająć sprawami fizycznymi, później psychicznymi, później jakimiś tam metafizycznymi, bo to wszystko się, kurde, dzieje naraz. No. Czy tak samo, że to nie jest tak, że najpierw, nie wiem... aktualnymi, a później tym, co nazbieraliśmy, albo odwrotnie, bo to wszystko przyjdzie naraz. Jak zabierzemy się za te aktualne rzeczy, to i wyjdą te jakieś tam przeszłe. Jak zabierzemy się za te przeszłe, to wyjdą te aktualne. Dlatego też mamy takie różne metody, które tak różnie pracują i różny punkt startu przyjmują. Nie? I to jest trochę tak, że nasze doświadczenie jest takim, można powiedzieć, jednym wielkim chaosem. I teraz człowiek się próbuje biedny odnaleźć w tym chaosie. I ja nawet wczoraj pisałem na takiej grupie medytacyjnej na Facebooku, którą prowadzę, grupie, która się nazywa bodajże Otwarta Droga, Uważność w Praktyce, o ile dobrze pamiętam, to tam napisałem, jest taki cytat, że niektórzy sufi z zakonu Nimatullahi robią takiego zikara, tylko że ja teraz nie zmaścił tej nazwy, w której mówią taką formułę, która znaczy: Boże, daj mi, obdarz mnie bezradnością, nędzą i nicością. Tu oczywiście wychodzi ta kwestia tej koncepcji mistycznej nicości, mistycznej pustki, ale też wychodzi to, że tak naprawdę, jeżeli my mamy doświadczyć siły, mocy, to my musimy pozwolić sobie na doświadczenie bezradności, bezsilności, bo inaczej nie odnajdziemy. Że jakby prawdziwa siła leży w tym, w doświadczeniu bezsilności. To jest oczywiście trochę straszne, no ale jakby to powiedzieć, nie ja to układałem, te zasady planowania świata. A może lepiej, że nie ja, bo to nie wiadomo, co ja bym nakombinował. Nie? No ale to tak samo jest jak w tych wszystkich, na tych wszystkich etapach, nie? Że tak jak choćby z tą relaksacją, z napięciem, że czasami poprzez najpierw tak, dopuszczenie dyskomfortu większego napięcia, tak. Możemy odczuć i nie bronienie się przed tym, możemy odczuć czy jakby zeznanie tego faktycznie. Tak, no, albo wykorzystanie tego w sposób kontrolowany, tak, bo czasami tego na swój użytek. W ten sposób działamy. Dobra, to tutaj jest Kamila. Bo zazwyczaj mówi się, że należy regularnie praktykować, ale przepraszam, w ciągu mówiliśmy, tam... że praktykować, tylko różne rzeczy. Tak, bo teraz co znaczy praktykować, jak się podchodzi do jogi? Dla mnie jednak joga asanowa jest taką praktyką, która ma jakiś tam wymiar świadomościowy, ale moją jakby praktyką stricte duchową jest pewna zmiana osobista plus praktyka pranayama i medytacji. Tą realizuję codziennie. Jeżeli by ktoś traktował asany jako swoją sadhanę, no to wtedy wypadało to robić codziennie albo powiedzmy prawie codziennie. Po drugie,
50 parę praktyk na 70 dni, to jest jednak dosyć regularnie. Jakby to ten, więc to jest ta kwestia. Drugie to jest to, ja się tak wbiłem w sumie w odpowiadanie na to pytanie, a nie a to wiem, w ogóle czy to chyba skierowane do ciebie. Bo ono jest. Było trochę do tego, co ja mówiłem, więc tak dlatego sobie pozwoliłem, proszę. Ale się zastanawiałem, czy nie jestem niegrzeczny. Ale jest też to zjawisko zmęczenia jogą. Jest takie zjawisko, nie? My chyba oboje też go nawet w którymś tam momencie doświadczyliśmy na sobie jako nauczyciele, bo pamiętam, że kiedyś rozmawialiśmy o tym. Bo... Ale to też zależy, nie? Co... Tak, tak. To znaczy, czym, właśnie, jakim czy, elementem, znaczy, no jakie bo tych zmęczenie. Elementów i bo czasami jest tak, dużo. Że w którymś momencie niektórzy przeżywają pewien zawód asanami jako narzędziem. I to daje jeden taki typ zmęczenia, ale to się może też pojawić w innych rzeczach. Na przykład niektórzy przeżywają takie zmęczenie czy zawód mindfulnessem. I to problem polega na tym, że jak narzędzie będzie częściowe, to, no to zawsze przyniesie zawód, szczególnie jeżeli oczekujemy po nim całościowego działania. Czyli jeżeli oczekujemy po asanach transformacji całego naszego życia, może teoretycznie tak być, bo możemy na przykład przez tą dyscyplinę praktyki zmienić wszystko, prawda? Tak sobie wyobrażam, nie? Ale taki standardowy sposób pracy jest tak, że jednak sednem tej praktyki jogicznej jest medytacja. Tej jogicznej w takim tradycyjnym znaczeniu, w tym szeroko pojętym, nie? Więc tutaj myślę, że każde gdzieś tam fragmentarycznie stosowane narzędzie, ono może przynieść takie zmęczenie, znużenie. I tutaj jest też ten wątek, który Agnieszka tam przywołała w którymś momencie, że na przykład ktoś dużo ćwiczy, intensywnie ćwiczy, to ciało nie dostaje odpoczynku tyle, ile potrzebuje. Bo im bardziej intensywna praktyka, to tym bardziej jakby tkanka łączna i mięśnie potrzebują odpoczynku. Nie? Więc wtedy można się nakręcić. Ja pamiętam, że miałem taki czas, że praktykowałem asany codziennie po 2 godziny minimum. Odwrócone robiłem prawie godzinę. Stałem na głowie 20-30 minut. Cykl świecy i halasany robiłem 40 minut. I teraz bym tego nie robił. Po tym wszystkim stwierdzam, że to tak, nie jest takie najlepsze dla szyi. Musiałeś to wtedy tak, zrobić, ale jak mówiłem, żeby to teraz wiele wiedzieć. Błędów. I poza tym odkryłem, że mniej więcej to samo dostaję w tym stanie na głowie, jak zamiast tam 20 minut czy 30 stoję jakieś koło 6 do 10. Nie? Więc... Ale zmęczenie. Tak, więc wtedy na przykład czułem zmęczenie fizyczne. Oczywiście też jak dobrze poprowadzimy tą praktykę jogi, to ona będzie taka energetyzująca, ale trzeba pamiętać, że człowiek też potrzebuje na przykład snu. Ja na przykład miałem takie doświadczenie z praktyką tam, no to było już sporo lat temu, no z jakieś tam liczyłoby się w naście lat, że dużo pracowałem, bo pracowałem w szkole, pracowałem na uczelni naukowo, prowadziłem zajęcia jogi i tam potem wszystkim przychodziłem do domu i robiłem tam 2 godziny praktyki asan i godzinę tam medytowałem, nie? I ja w ten sposób tą praktyką asan się tak doładowywałem, nie? Ale w tym momencie poczułem, że ja się doładowuję, a organizm już nie wydala. Na nieszczęście jestem zły z jakichś tam metafor samochodowych, bo się słabo znam na samochodach, ale ktoś pewnie, kto by się znał na silnikach, to by to jakoś umiał ładnie wytłumaczyć. Po prostu, że tak powiem, poczułem takie wrażenie, że ja energetyzuję się, ale jestem pusty w środku, bo jakby brakuje tego odpoczynku, nie? Więc to też była taka przyczyna na przykład mojego znużenia w którymś tam momencie praktyki, związanego z taką intensywną praktyką. Więc ktoś tutaj powiedział, że ten zawód w jodze często się wiąże z kontuzją, nie? No i tutaj ale może wchodzić też sposób praktyki, podejście do praktyki. Oczywiście to jest też tak, że wiadomo, my zawsze mówimy w jodze, to nie ma konkurencji, nie ma oczekiwań, nie ma czegoś. No ale oczywiście każdy wchodzi, gdzieś tam ma jakieś ambicje z tyłu, nie? Pamiętam, najbardziej jest jak koledzy przychodzą, czy koleżanki, albo małżeństwa. To widzę, że taka delikatna rywalizacja jest jednak. Nie? Pamiętam takie małżeństwo, ktoś chodził od mnie na jogę i on był taki dosyć elastyczny akurat w tym układzie, bardziej od niej.
Ona jakby nic jej nie brakowało, w sensie jakiejś elastyczności. Tak, generalnie w ogóle bardzo sprawni byli i tak dalej, ale on był taki bardziej elastyczny. One się tam się skłaniają i ona nie dostaje, ale tak nagle zobaczyła, że on dostaje gdzieś tam rękami. Tak widzę, że ciśnie. I jest różne, ileś tam różnych procesów, które się w nas odbywają, nie do końca świadomie. Ja też często widziałem, że osoby, które mówią, że oni konkurują wiodze się z nikim nie konkuruje, to widziałem, jak konkurują, nie? Oczywiście dlaczego widziałem, bo łatwiej zauważyć innych niż siebie, nie? No, więc, dlatego też fajnie czasami przyjmować informacje zwrotne od innych, no. Ale z tym znużeniem jeszcze tak sobie myślę, że to na pewno jest jakaś taka rzecz do takiej pewnie indywidualnej introspekcji, jakby jaki ten element akurat ciebie nuży najbardziej i jaka to jest praktyka, czy to jest właśnie określona jakaś tam praktyka asan, bo ja mam też takie doświadczenie, że na przykład czasami bywałam znużona pracą asanową i to jakby przychodziło cyklicznie i wtedy na przykład zostawiałam sobie powiedzmy takie jakby na pół otwarte drzwi. Czyli żeby porzucić wszystko, ale też nie tak, żeby jakby zobaczyć, sprawdzić w ogóle o co chodzi. I to się zmienia i potem z powrotem jakby czasami ta chwila przerwy, czy chwila właśnie jakiejś innej aktywności, ale na przykład z zachowaniem innych praktyk, nie wiem, czy właśnie pranajam, czy medytacji, czy jeżeli ktoś sobie zakłada, to jakichś właśnie takich bardziej tych takich rozwojowych, nie? Które można praktykować przecież cały czas. I ja bardziej tak naprawdę miałam chyba takie właśnie znużenie tymi procesami wszystkimi, które się no tak, działy. Tak, bo też czasami, czyli że tak powiem, coś się może przewalić przez nos. I, ten, tak. I zajmuję się tym napięciem. Tutaj już powiedzmy z tego w miarę jakoś tam wyszłam i pojawi się coś następnego. I mnie się wydaje, że na przykład wtedy najbardziej kluczowe jest sprawdzić jakby co w nas też stawia taki jakby czasami to jest taki jakiś element oporu też w tym, nie? Tak, to może być i że to jest bardzo ciekawe, męczące. Chociaż oczywiście trudne, bo zawsze taka introspekcja jakichś swoich głębokich motywów jest trudna, tym bardziej, że przeważnie to, co odnajdujemy na początku, to jest jeszcze dopiero pierwsza warstwa, potem, jak to mówią sufi, trzeba zbadać motywy swoich motywów. Tak, i na różnych etapach ta akceptacja tych rzeczy, które się tam odkrywa, to też nie jest taka prosta. Tak. No, i to jest wysiłek, nie? Taki wewnętrzny. No. I na pewno też mi się wydaje, że od tych wszystkich procesów też czasami dobrze sobie zrobić taką urlop. Tak, że jakby jeżeli się pracuje faktycznie jakby to, szczególnie jeżeli ktoś te napięcia właśnie przyjmuje jako taką swoją rzecz do pracy, nie? To w którymś momencie może być tak, że tak naprawdę lepiej zrobi, jak nie wiem, jak się dużo pośmiejesz, nie? Z przyjaciółmi, nie wiem, czy po prostu tak, żeby się rozluźnić w jakiś tak, inny tak, sposób. Bo to też jest jakiś tam sposób na uwolnienie od napięcia, nie? Teraz nawet mamy tą jogę śmiechu, tam Piotrek Bielski ją promuje wraz z instruktorami, których ten, ale nie trzeba, myślę, że nawet jakieś metodyki do tego, które na pewno tam Piotrek dobrze uczy, ale w ogóle gdzieś tam odnalezienie śmiechu w sobie, a na przykład w szkołach tantrycznych były takie praktyki związane ze śmianiem się, nie? Ja też mam bardzo dobre doświadczenie ze śmianiem się. No tak, poza tym no, trudno, tam życie trzeba czasami wsiąść na tak zabawnie, bo inaczej ciężko by było, nie? Bo właśnie chyba, tak samo jak, nie wiem, obserwacje życia publicznego, też tak trochę trzeba wziąć z przymrużeniem oka, nie? Ale myślę sobie też, że właśnie jest też taki chyba wątek trochę takiego, nie wiem, takiego niebezpieczeństwa właśnie w takiej pracy, że jeżeli my tak bierzemy właśnie na warsztat i my tak odkrywamy te wszystkie napięcia po kolei i uwalniamy te napięcia, uwalniamy, ale jakby przez to się my sami stajemy tacy, to nasze życie jest wypełnione tym napięciem. No i to jest zgorzkniali, nie? Bo my się cały czas koncentrujemy na napięciu. Tak. No. I dlatego czasami jest dobrze przekierować tą uwagę właśnie na rozluźnianie, na jakąś formę, czasami nawet może rozrywki, czy czegoś takiego, co jest lekkie, żeby właśnie równoważyć te siły, nie? Żeby to nie było tak, że my się tak grzebiemy, już się tak przywiązujemy do tego, do tej wizji siebie, takich właśnie strasznie napiętych. No tak, znaczy w ogóle trzeba uważać za takim wątkiem takiej po prostu cierpienia za miliony, nie? A wydaje mi się, że to jest w ogóle takie trochę wciągające.
To jest wciągające, a być może to jeszcze nasza tożsamość narodowa, nie? No, to właśnie to jeszcze. W końcu Mickiewicz już pisał. Gdzie się żyje? No, ale... więc... Ale tak jak opowiadałeś o tym, co sobie przypomniałem, że mój znajomy opowiadał, że jego kolega sobie zakładał, że praktykuje asany codziennie, ale miał taki moment jakiegoś totalnego wyczerpania. I więc praktykował wtedy faktycznie pół godziny siawasanę. No ale więc czyli szedł na tą praktykę. No, tak, no, tak, ale, asana, ale w sensie ale... No, on to traktował jako pewną dyscyplinę, tę praktykę. Nie? Więc szedł na tą praktykę, rozkładał matę i się kładł na pół godziny. I potem ten. No i super, i praktykował, nie? Zmienił narzędzie. Jest to też jakieś rozwiązanie, prawda? I trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że my czasami mamy prawo być zmęczeni, że my teraz nie żyjemy w takich cyklach naturalnych, nie? Bo normalnie jakby był naturalny cykl, to my w jakieś tam 2-3 miesiące byśmy byli z takim... Nie pracowalibyśmy, nie... Teraz byśmy gdzieś tam, się, byśmy się tak trochę, do życia, tak, nie? Tak, byśmy gdzieś tam teraz, albo tam chwilę wcześniej, jak ten dzień zaczyna się wydłużać, to byśmy trochę jakby robili się bardziej aktywnie, a byłby ten okres takiego wycofania się. My teraz go nie możemy zrobić, no. Nawet nie wiem, czy jak ktoś jest rolnikiem, to może sobie na to pozwolić pełni, nie? Ale że jednak naturalne jest, że my będziemy mieli taki cykl, w którym mamy więcej energii, cykl, w którym mamy mniej, no i to też trzeba przyjąć. W Ajurwedzie się mówi, że jedną z takich przyczyn chorób zasadniczych jest to, że nie godzimy się z przemianą. I nie godzimy się z taką przemianą w tym sensie, że się starzejemy, nie? Oczywiście się pięknie starzejemy, ale my wszyscy tutaj, ten, będący na tym live'ie, nie godzimy się, nie jakoś uzgadniamy swojego działania, tam nie wiem, z przemianą w postaci pół roku, jakichś cyklów życia, cyklów odpowiedzialności za różne rzeczy w życiu, cyklów dnia. Nie akceptujemy jakiejś przemiany emocjonalnej i nie dostosowujemy się w pewien sposób do niej, nie? Więc to jest też ważny aspekt. I oczywiście to wszystko się robi dużo tych różnych rzeczy, nie? No, ale to wszystko się sprowadza do jakiejś tam uważności i nie zrzucania sobie wszystkiego na głowę naraz, nie? To tak jak ty mówiłeś właśnie, żeby tak się nie pakować w takie, że tylko się tym zarzucamy jakimiś trudnymi rzeczami w naszym życiu, nie? I taką misją, no właśnie nie wiadomo czego, zbawienia siebie czy coś tam, nie? I też jak będziemy naprawdę do wszystkiego podchodzić na poważnie, to będzie źle. Bo, ale to już nawet nie mówiąc w takich jakichś tam żarty żartami, tylko naprawdę jakby ten humor jest też elementem praktyki, bo i ta praktyka nawet w takim i kontekście... elementem rozluźnienia też. Tak, i elementem rozluźnienia też, bo praktyka ma w sobie i takie nawet ta medytacyjna i jakaś tam, nie wiem, głęboko metafizyczna ma w sobie i elementy bardzo poważne i ma takie elementy zupełnie niepoważne. Ma elementy wzniosłe i ma elementy zupełnie trywialne. Ja pamiętam, jak to jest na Facebooku taka strona Otwarta Droga. Ja jestem jedną z osób publikujących na tej stronie. To jest strona ścieżki sufickiej, którą podążam i której nauczam. W zasadzie, którą podążamy i której nauczamy. I tam wrzucam takie fragmenty, takie cytaty z Hazrata Inayata Khana. To się nazywa Bowl of Sake. Jest taki zbiór złożony przez jego uczniów. I ktoś tam, kiedyś wrzuciłem jakiś ten cytat i ktoś tam skomentował, taki wielki mistrz, a takie trywialne. No ja właśnie mówię, no że i taka jakaś hipertrywialność i super poważność i super wzniosłość są elementem tej ścieżki, no tak jak elementem naszego życia i humor też jest i nawet musi być. Pamiętam, jak kiedyś gdzieś tam mój znajomy teolog próbował mnie tam proponował, żebym gdzieś tam wystąpił z wykładami dla jakichś religioznawstw o sufizmie. A ja mówię, ale wiesz, Jarku, że ja jestem takim bardziej Nasreddinem niż Ibn Arabim, nie? No, Nasreddin to są takie historie o takim trochę szalonym sufim, który nie nauczał wprost, tylko pokazywał swoim uczniom i ludziom wokół różne absurdy, na przykład przez naśladowanie ich działania i doprowadzanie go do absurdu, albo przez jakieś takie odpowiedzi niby oczywiste, ale które absurdalnie wychodzi w danej sytuacji i tak dalej. No. A Jarek mówi mi tak, no ale któż zna lepiej sufizm niż Nasreddin, nie?
Więc jakby bez tego aspektu humoru i w stosunku do siebie, i w stosunku do innych, i w stosunku do świata, no to... To raczej mamy więcej napięcia, to, nie? To, to jakby mamy więcej też napięcia i w sumie trudno jakby pewne rzeczy przejść, nie? Na pewno. Ale są wiadomo pewne rzeczy. Przechodzi się też przyjemniej na pewno, jeżeli się przyjemniej, nie, jeżeli się można z tego pośmiać. Śmiać, bo to zawsze z którejś perspektywy się zrobi śmieszne w którymś momencie. A w którymś nawet najprzykrzejsze. Może, może nie w tym momencie, kiedy tego doświadczamy jakieś dotkliwości największe, ale w którymś momencie to będzie na swój sposób zabawne, nie? Albo będzie zabawne, że kurczę, to nas poruszało w tym momencie. Tak, ale to już niestety z perspektywy bardziej, że akurat na to możemy sobie pozwolić wtedy, jak już mamy ten dystans, nie? Ale im wcześniej zyskamy dystans, tym szybciej to się dla nas robi lżejsze. Tutaj dużo komentarzy parę rzeczy się znowu pojawiło, więc jakbyśmy... O kontuzjach już mówiliśmy. Ja myślę, że może warto jeszcze wspomnieć, że przed kontuzjami wiodze naprawdę, naprawdę, naprawdę nas chroni uważność. Ja w ogóle teraz po prostu... noszę się z napisaniem w ogóle artykułu na ten temat. Napisz. Jako właśnie o różnych profilaktycznych... Nasza przyjaciółka wspólna Ola Uruszczak, redaktorka naczelna jego ABC, liczy na to. Będzie czekać. Ale że taka właśnie praktyka bez... jakby z uważnością na budowanie rozluźnienia i napięcia i takiego właśnie nie... jakby poszukiwania bardziej takiego kontaktu z ciałem niż z naszą głową, ambicją. I taki spokojny oddech to zazwyczaj w wielu przypadkach nas przed tą kontuzją ma szansę obronić, nie? Bo przynajmniej w dużym stopniu. Chociaż ja przeżyłam kiedyś zawód w tej kwestii, bo już myślałam, że jestem już taka uważna i że już wiem, jak traktować swoje ciało. I się naciągnęłam przy szpagatach, robiąc... Zabrakło mi uważności. Zawsze nam jakieś się wydaje, że jesteśmy tacy, no to wiesz, oświeceni, wtedy... to zawsze są te momenty, z których dostajemy naukę. Tak. To tak jak był taki któryś z tych guru Bhakti Yogi, mówił, jak ci się wydaje, że już jesteś bardzo oświecony, to jedź na 2 tygodnie do swoich rodziców. Oczywiście jak ktoś jest akurat tym rodzicem, to może sobie przełożyć to na swoje dzieci i tak dalej. Joanna pisze, o jakiej porze dnia najlepiej robić jogę. To też do siebie o tej, która będzie dobra dobrać dla kogoś, nie? I w sensie tego ciała, i w sensie tego, że mamy tą chwilę czasu spokojną, nie? Bo... No tak, jasne. A poza tym też ja nie wiem, są ludzie, którzy bardzo potrzebują takiego rytmu, nie? Że w pewnym momencie ta praktyka ma być faktycznie, to jest taka nasza oś dnia, że powiedzmy zaczynam od praktyki, ale może być też tak, że tego dnia zacznę, a następnego dnia zamiast zacząć od tego, to na przykład na tym skończę, nie? Że jakby to też, ja bym się też nie trzymała tego aż tak bardzo sztywno. Chociaż dla części osób jest to takie pomocne mieć taki w miarę rytm, że o czy podobnej porze. Czy jest potrzebny rytuał, tak. No, ale... Że wtedy też łatwiej robić to regularnie, nie? I też sam rytuał jest takim czymś uspokajającym, nie? I niosącym ten... Ale za to, jeżeli byśmy zmieniali tą porę dnia, no to ta praktyka trochę inaczej wygląda rano, tak. Trochę inaczej wieczorem. Wieczorem powinna być pewnie taka bardziej uspokajająca. Bo jakby wieczorem ona może ściągnąć to napięcie z całego dnia, nie? Rano z kolei może nas trochę jakby naenergetyzować i jakby wchodzimy też tacy bardziej oczyszczeni. On zawsze ma jakąś zaletę. W środku dnia też teoretycznie, tak. Jak nie zaraz po obiedzie, to. Niektórzy też mają taką dobre, praktykę, nie? Że właśnie po pracy wracają i wtedy jakby praktyką przywracają sobie jakby trochę tych sił. Tak, tak, na, tak. Na i tak też się trochę oddzielają dla z tego. Ten jakby czas zmywają z siebie kurz, tak. Nie? Kurz. No takie naturalne, tradycyjne te momenty dla praktyki jogi, także w sensie pranajamy i medytacji, no to najczęściej stosowane tradycyjnie to jest wcześnie rano i późno wieczór. Ale tak naprawdę no, trzeba dostosować do swojego życia. Nie? Magda się pyta, czy łatwo się zapętlić w praktyce, czy dobrze mieć dobrego nauczyciela i słuchać go. Zapętlić. Znaczy, zawsze się we wszystkim można zapętlić, ale ja bym się nie bał błędów, bo generalnie praktyka polega na tym, że popełniamy błędy i się coś z nich uczymy. Nie?
I zawsze mieć dobrego nauczyciela, ale czy słuchać go, no wysłuchiwać, o. Bo słuchać go to mi się tak trochę źle kojarzy. Ja bym nie chciał, żeby moi uczniowie mnie słuchali. Chciałbym, żeby wysłuchali, co mam do powiedzenia i zbadali, co o tym jakby sądzą. Ale czasami no, też jakby w różnych procesach, które przechodzimy, no, fajnie mieć taką osobę, którą się możemy zapytać, bo to nie chodzi, że to musimy być tam, nie wiem, codziennie u kogoś albo co tydzień, może być, ja się widuję, no, może to nie jest dobry przykład, bo ja powiedzmy gdzieś tam mój formalny trening już skończyłem dawno temu, ale w sumie częściej się widuję niż za czasów formalnego treningu, a się widuję z moim nauczycielem tak 2-3 razy w roku, z moim głównym nauczycielem. Teraz ja na przykład w grudniu nie zobaczyłem, bo dopiero co wyszedł ze szpitala i rodzina nikogo nie wpuszczała do niego. On ma, no, w czerwcu będzie miał 98 lat, więc no, chcieli zadbać, żeby zapewne mógł pożyć trochę dłużej. Teraz w kwietniu być może się z nim zobaczę. Ale gdzieś tam zawsze był taką osobą, którą no, pewien kierunek mi nadawała nawet tym, że ja sobie, nie wiem, pomyślałem o nim, ale też no, mogłem się zapytać i on mi wtedy odpowiadał, więc to nie chodzi o to, że to ktoś musi być, kogo mi fizycznie widzimy bardzo często. Ja mam takich uczniów, które tam widzę raz na parę lat, nie? Pozdrawiam ich i odezwijcie się. Każdy no jakby takie, jakie ma potrzeby i możliwości, oczywiście, nie? Ale czasami jest na przykład w różnych procesach asanowych też, nie? Czasami fajnie się móc zapytać kogoś, żeby chociaż dostać jakąś inną perspektywę, albo żeby na przykład potwierdzić swoje odkrycia, nie? To jest czasami niby niewiele to wnosi, a jednak czasami to jest bardzo dużo, jak ktoś potwierdzi nasze odkrycia, nasze intuicje, nie? W medytacji to szczególnie też, jak różne jakieś takie transformacyjne procesy przechodzimy, to czasami fajnie mieć kogoś, kto powie, że ten jesteś na dobrej drodze. Olga bardzo lubi, jak jej to mówię. I ten. Więc, ale czy w sensie powie, że to jest normalne, albo że nie, że to trzeba jakby jakoś zadziałać w związku z tym, że jakoś się tam czujemy w określony sposób, nie, czy czegoś tam doświadczamy. Nie? Więc nauczyciel się przydaje, w ogólnym ale sensie. Trzeba też pamiętać, że zawsze się też w pewnym sensie trzeba być nauczycielem swoim własnym, nie? Czyli że pewne pytania jak zadajemy, to zawsze najpierw warto zadać sobie. Jak nie wypłynie odpowiedź albo chcemy ją zweryfikować, to wtedy komuś innemu, bo też dobra relacja nauczyciel-uczeń będzie być taką relacją, w której jakby coraz więcej samodzielności jest i coraz więcej przestrzeni. I że my się też uczymy jakby poprzez praktykę jakby odnajdywać to wewnętrzne przewodnictwo, nie? Taki właśnie tak, wewnętrzny... Tak, tak, tak. No, tego wewnętrznego jak najlepsze nauczyciela. Połączenie z tym. Ale wiesz, co mi się też skojarzyło, że to, co mówiliśmy o tym, że czasami to, czego na przykład bardzo wydaje nam się, że potrzebujemy, albo a jest naszą zachcianką, albo że właśnie nie możemy się wyznać, co jest, albo nie widzimy czegoś, co jest naszym jakimś mechanizmem. No tak, tak. I że wtedy faktycznie się przydaje ktoś, kto spojrzy na przykład z boku na coś i ewentualnie... Tak. Tylko to jest też tricky, nie? To też jest tricky, no bo właśnie... Bo też ja też nie widzę na przykład uczenia w ten sposób, że przychodzisz i mówisz, wiem, co jest twoim problemem, ja ci no teraz nie, powiem. To by też było ubezwłasnowalniające, no, nie? Więc jakby trochę sprzeczne z rolą nauczyciela. Chociaż rzeczywiście różne ścieżki widziały różnie rolę nauczyciela, nie? Powiedzmy na przykład ścieżki tantryczne widzą tą rolę taką bardziej narzucającą się, wręcz autorytarną, nie? Ale też niektórzy szukają takich nauczycieli. Niektórzy takich, szukają. No, aczkolwiek pamiętam, że jeden z moich nauczycieli mówił, że jak ktoś czegoś takiego szuka, to prawdopodobnie znaczy, że potrzebuje czegoś zupełnie odwrotnego. No i możesz czasami, się o tym dowiedzieć. Czasami jest to prawda, no, czasami nie. Oczywiście. Ale generalnie jest tak, bo tu ja tak trochę mieszam, jak to zwykle. Ale chodzi o to, że jak praktykujemy z taką intencją faktycznie jakiejś tam uważności, pogłębienia rozluźnienia, pogłębiania spokoju wewnętrznego, z intencją niekrzywdzenia siebie i innych, z intencją jakby dopuszczania tego, co nam rzeczywistość niesie, to nawet jak na początku nam to nie idzie jakoś, to stopniowo ta intencja rodzi to, że mamy coraz więcej jasności w tym, co robimy. Nie wiem, czy się zgodzisz. Tak, tak, też tak. Ale moje doświadczenie jest takie, że na początku widzimy, a tu te granice nam się zaciarają, tam inne, ale stopniowo to się staje coraz bardziej jasne, jeżeli tylko trzymamy się tej swojej intencji
No i staramy się z nią być, więc to jest taki optymistyczny wątek, bo w tym wszystkim, że nie ma takich recept dla wszystkich i tak dalej, ale jeżeli z odpowiednią intencją, z odpowiednią uwagą, z odpowiednią regularnością pracujemy, to zawsze to przynosi efekty. Agnieszka tutaj jeszcze dopowiada tej praktyki. Myślę, że praktykujemy... Ja sobie w ogóle przypomniałem, że mogę wyciągnąć ten komentarz chyba tu, nie? Czy jak to? O, jest. O, jest. Ale nie, tylko, że my ale go nic teraz nie widać. Nie wiem, teraz. Czy wy go widzicie też? Dobra, nie. Okay. Poćwiczę sobie w domu i następnym razem to zastosuję. Myślę, że kiedy praktykujemy dla utrzymania ogólnej równowagi, zdrowego ciała bez sztywności, a nie robimy z praktyki misji, to można uniknąć tego zmęczenia, bo po prostu odpuszczamy praktykę i nie mamy z tego powodu spięcia. No. O tak, ja też znam takie przypadki ludzi, którzy właśnie nabawiają się, mają wyrzuty sumienia, że na przykład nie poszli raz na zajęcia. Nie? To według mnie też jest tak, taki że ta joga, niepokojący. Uwalniać z poczucia winy, to tak, przynosi nam się poczucie tak. winy. Nie? Ale to się zdarza i to jest taki etap. No bo to jest trochę, że my mamy różne mechanizmy, które gdzieś tam nami rządzą. To, co Sufi by określili nafs. I po prostu różne rzeczy się pojawiają w naszym życiu i wciągamy je trochę w to. Nie? Ale jak dobrze pójdzie, to będzie ten... No i wtedy na przykład też się przydaje, że jakby rozmowa z dobrym nauczycielem, nie? Właśnie. Bo tutaj że asany uzależniają. Adek pisze, że asany uzależniają, więc nie jest takie proste, że sobie Ale jest oczko, więc odpuścić. Ja myślę, że to jest... To chyba taki żart trochę jest. Ale tak na szybki przypadek Agnieszka odpowiada, że właśnie fajnie nie używać praktyki jako innej formy uzależnienia, tylko jako formy wyzwolenia. I to jest... I to jest też taki ważny wątek, że i praktyka jogi, i praktyka medytacji, i praktyka każdej chyba ścieżki rozwojowej może zostać użyta dobrze, albo może być na przykład, świetnie można jogę używać do uciekania na przykład. Nie, nie wiem, czy się zgodzisz. Wszystkiego można używać do uciekania. Medytacji też można uciekać do uciekania na przykład przed konfrontacją z pewnymi rzeczami, więc dlatego zawsze trzeba się przyglądać tym swoim intencjom. Ja tutaj przywoływałem tak w połowie takie słynne powiedzenie sufickie, mówi rozpoznaj swoje motywy, czy rozpoznawaj, czy studiuj swoje motywy, a potem studiuj motywy twoich motywów. Czyli żeby jakby coraz głębiej to przyglądać się tym swoim motywom, dlaczego ja gdzieś na przykład tak intensywnie praktykuję. Może właśnie to jest jakaś forma odwrócenia uwagi. Nie? Może wtedy tą największą jogą będzie odpuścić tą praktykę, a nie odwracać uwagi od tego, z czym się powinniśmy skonfrontować. Nie? Tutaj Radek się dopytuje, a Serdin, ja tam napisałem w którymś komentarzu, na Serdin pisze się Nasruddin, chociaż jest parę innych ten. Magda form pisze zapisu. O humorze. Humor to najdłużalszy z mechanizmów obronnych naszej psychiki. Tutaj Barbara. Brak zgody na zmiany nazwałabym oporem i przejawia się on w emocjach, myślach i w ciele razem. Uważam też, że wielorakość rozwoju i różne narzędzia pojawiają się w miarę rozwoju właśnie. Następuje wysycenie jakiegoś narzędzia, pojawia się inne. Tak. Kolejne narzędzia powraca w zupełnie innej formie. Czyli poniekąd dojście do wypalenia, czy inaczej bezradności daje otwarcie drogi do dalszego rozwoju. Tak czasami jest. I to jest też taki ważny wątek, który nawet w wiedzy klasycznej występował, że tak naprawdę, żeby coś prawdziwie porzucić, to musi nastąpić spełnienie w tym i wtedy jakby odkrywamy, że gdzieś tam nie wiem, są jakieś głębsze potrzeby, czy... Jeszcze inne narzędzia. Czy jeszcze inne narzędzia i tak dalej. No poza tym na przykład dużo osób się styka z jogą, idzie na asany, część mając takie oczekiwania trochę jak wobec medytacji de facto bardziej. I potem odkrywa, no, że tam trochę zyskało, ale gdzieś tam trzeba pójść głębiej. Nie? I idzie ten i dużo osób, na przykład dużo moich uczniów takich stricte medytacyjnych są ludzie, którzy właśnie gdzieś tam przez jogę do tej medytacji doszli. Nie? Bo być może jakby tam mieli trafić bezpośrednio na tą medytację, byliby tam na przykład trochę nieufni, a tam gdzieś... jednak gdzieś tam praca świadomościowa taka z tym ciałem też no, oczyszcza tą świadomość, czy jakkolwiek by to określić. No ale też potem właśnie jakby im lepiej poznamy te narzędzia, tym większą mamy możliwość stosowania ich, nie? Jakby w danych momentach do danych naszych potrzeb.
Więc na przykład tak jak mówiłeś o tych osobach, które zaczynają od asana, a potem jakby odkrywają medytację, to też nie znaczy, na przykład i wtedy asany ich już tak, aż tak ich nie cieszą, nie? Że w sensie, może, że te asany traktują tak jednak bardziej jako te praktyki może trochę jakby mniej, właśnie no nie wiem, czy zaawansowane, czy jakby mniej docelowe dla nich, a potem przychodzi taki moment, że jakby nie porzucając medytacji, na przykład potrzebują asan użyć do czegoś konkretnego i wiedzą, jak to zrobić, prawda? Ja, to jest też fajne. Ja to pamiętam moje takie doświadczenie, jak zacząłem praktykować pranayamę. Myślę, wow, w ogóle jakie takie możliwości, bo te asany to jest takie małe przy tym, nie? Ale oczywiście to jest tylko część spojrzenia, no bo jakby to wszystko można zintegrować, nie? Ale pamiętam, że parę osób takie znałem, które miało przy pranayamie takie wrażenie, że wow. A oczywiście są takie osoby, które w ogóle nie czują pranayamy i nie podoba im się. Bo ona nie dość, że jest medytacją, to jest taką bardzo specyficzną formą medytacji, taką bym powiedział bardzo techniczną. Że pamiętam, że ostatnio dwa miesiące temu robiłem taki warsztat pranayamy i jedna dziewczyna była taka, która uczy medytacji uważności, w ogóle bardzo fajną pracę robi. Bo uczy ich szczególnie takich młodych mam. Polecam, wiem, że teraz jakiś kurs odpala, Ania Kuszewska, Sprawka się nazywa. I Ania mówi, że tak po tym kursie, że to był ciekawy kurs, ale nie pokochała pranayamy. Bo pranayama jest właśnie taka, no, albo się komuś podoba, bo dużo osób bardzo im się podoba, bo jest taka techniczna, jest konkret wreszcie. Nie to, że tam człowiek nie wie, czy coś czuje, czy nie czuje, ale częściej osób jest taka strasznie techniczna, szczególnie jak się to robi warsztat dwa dni z pranayamy i się wszystko naraz rzuca. Ja będę teraz w weekend miał ze studentami dzień pranayamy, zobaczymy, jakie będą mieli wrażenia. Może zbyt późna joga może opóźniać produkcję melatoniny, to prawdopodobnie ja nie jestem specem w zakresie melatoniny, ale podejrzewam, że to może zależeć od tego, że to jest znowu ta kwestia tej dostosowania do przemiany. Wieczorem ćwiczymy inaczej niż rano. Jak zaraz mamy, nie wiem, tam zjeść śniadanie albo iść pobiegać, to inaczej praktykujemy niż jak mamy się położyć spać, więc to oczywiście trzeba dostosować. Ta praktyka musi być dostosowana do pory, do tego na przykład ile czasu temu zjedliśmy, jak się czujemy i co chcemy robić potem. Gosia, cześć Gosiu. Z wiekiem czuję, że potrzebuję zacząć poranki od jogi. Zmienia mi się rytm albo go dopiero odkrywam. Wieczorna praktyka zaczyna być dla mnie męcząca po całym dniu i pracy, innych aktywności. No może tak być. To może być też tak... Praktykę można robić taką leciutką, nie? Bo ty też mówiłaś, ty chyba mówiłaś o tym, że to się może zmieniać, nie? Że może być tak, że ktoś tam lubił na początku wieczory, znam trochę takich osób, które lubiły wieczory, a potem się przerzuciły na ranną, bo odkryło, że jest najbardziej super. Być może... Może to też jest tak, że rano jest to ciało sztywniejsze, jak ktoś poćwiczył jakiś czas, to też... zrobiło się to mniej dotkliwe. Ja się rano, dalej, nie? Czuję sztywna rano. No ale wiesz, zależy w porównaniu do czego, że jakby się, wiesz, porównała nie, do tylko, że najgorszego poranka teraz do tam siebie sprzed tylko, że 10 to lat. Nie chodzi o to, nie? Tylko nie chodzi o ten zakres, tylko chodzi o to odczucie takiego. No tak. Jeszcze nie... Natomiast lepiej się czuję, jak się na pewno trochę rano rozruszam. A joga w czasie lunchu około 12 odciąga energię przeznaczoną na strawienie posiłku, a ten powinien być największy, gdy właśnie słońce w zenicie. To znowu, wszystko zależy, co za joga, kiedy w stosunku do tego posiłku, bo możemy zrobić taką praktykę, zrobić przed posiłkiem taką pobudzającą trawienie w określony sposób, określone asany, dobrać odpowiednią dynamikę, dobrać odpowiednio sposób oddychania. Nie? Ale faktycznie tam Ayurveda by powiedziała, że gdzieś tam koło godziny 13 to byłby idealny czas na posiłek, przynajmniej moja żona tak zawsze twierdzi. Radek, a co z uwielbieniem do mistrzów? Oni po prostu mają tak dużą charyzmę, że jest to trochę jak uwodzicielska moc, przy czym oczywiście guru zbija szybko ludzi z tego tropu. Ja akurat mam tak Sadguru, tylko nie sufizm, a raczej hinduizm. Sadguru to jest Advaita. Myślę, że charyzma to jest jedno, a drugie to jest to, że my jednak mamy takie tendencje uzależniające umysłu, nie? I że gdzieś tam zawsze, nawet jak zewnętrznie tego nie mamy, to jest w nas jakaś taka tęsknota do zawieszenia się, do tego, żeby
coś albo ktoś załatwiło coś za nas. Czasami się to nie objawia w nauczyciela, ale na przykład w poszukiwaniu jakiejś metody. Ktoś poszukuje jakiejś metody, która cudownie rozwiąże wszystkie jego rzeczy, a to samemu trzeba się skonfrontować z pewnymi rzeczami i to zrobić, nie? Na pewno taki, można powiedzieć, prawdziwy nauczyciel, no to nie będzie wykorzystywał tej zależności, tylko jakby budował samodzielność ucznia, bo trzeba też pamiętać, że takie, że ten aspekt oczywiście takiego pewnego, kiedyś z Olą Ruszczak o tym mówiliśmy, nawet o tym aspekcie takiej miłości na nauczyciela, bo w pewnych ścieżkach się mówi o tym, szczególnie w tantrycznych, w hakti i w sufizmie. Oczywiście to nie chodzi o taką miłość erotyczną, tylko o pewną tęsknotę, o pewne oddanie, o pewne bezgraniczne zaufanie, o jakby pewną taką głęboką radość i wewnętrzny spokój i uniesienie w czyjejś obecności i tak dalej. Ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że jak my mamy jakiegoś tam nauczyciela i my przestrzeń pomiędzy nami a tym nauczycielem wypełnimy oczekiwaniami, idealizacjami i tak dalej, to my nie zmniejszamy tego dystansu z nauczyciela, tylko my oddalamy się od niego. Im więcej rzeczy wpakujemy pomiędzy siebie a nauczyciela, to tym więcej, tym będziemy dalej od niego. Tak samo jak, nie wiem, jesteśmy w związku, tam mamy partnera czy partnerkę i im więcej jakichś na przykład oczekiwań, uprzedzeń, idealizacji i tak dalej wpakujemy między siebie a partnera, to tym bardziej się oddalamy, tym mniejszą mamy możliwość kontaktu. Nie? To znaczy się to trudno, to jest to, co często zachodzi, nie? Ale dlatego trzeba uważać i nauczyciel moim zdaniem też powinien uważać na to między swoimi uczniami, jak uczniowie go idealizują, jak gdzieś tam mają jakieś oczekiwania, czy słuszne, czy niesłuszne. To trzeba to ucinać, trzeba nawiązywać kontakt. Jakby ta relacja nauczyciel-uczeń no się realizuje w kontakcie. Żeby ten kontakt był jak najlepszy, to jak najmniej rzeczy musi mu przeszkadzać. To jest ciekawy temat, który może podejmiemy ciekawe, kiedyś. Tak? Nawet dzisiaj gdzieś tam się pojawił w naszej rozmowie. No tutaj jest, że bieganie i joga uwalnia endorfiny. Tak, no bo to jest więc uzależnia. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że dla mnie na przykład mechanizm uzależnienia, zaraz może mnie jakiś psycholog zbeszta, ale jak tak obserwuję jakichś tam uczniów, którzy byli uzależnieni od czegoś, to ten mechanizm uzależnienia jak się w pewien sposób realizuje jako ucieczka przed czymś. Czy pamiętam, że kiedyś miałem takiego pana na letniej szkole medytacji, na takim odosobnieniu sufickim, które prowadzę i on na końcu tego odosobnienia taki zadał mi takie pytanie. Mówi, w ogóle miał bardzo ciekawe pytanie cały czas, bo tak pan koło 60 gdzieś, wieloma rzeczami tak w sedno trafiał idealnie, chociaż w ogóle pierwszy raz z jogą czy z medytacją coś wspólnego miał, no tam w tamtym wypadku bardziej z medytacją. I on mówi, tak sobie to pytanie mówi, a co mówi sufizm na alkohol? Mówię, sufizm nic nie mówi na alkohol, no, nie wiem, co by miał sufizm mówić, nie? Generalnie sufizm niewiele mówi sam z siebie. Mogą mówić tam, nie wiem, nauczyciele albo uczniowie w ramach sufizmu, a on mówi, a z trawą, bo ja czasami palę trawę, nie? No i tak mówię, ale ja palę trawę w intencji. Jak chcę zobaczyć jakiś problem, to palę tę trawę, żeby zobaczyć ten problem. I jeżeli to jest faktycznie, nie jest jakieś tam ściema, no to nie jest to sposób uciekania w jakieś tam doświadczenie zmienionej świadomości. Ja akurat nie jestem fanem zmieniania świadomości w takie sposoby, ale jako na przykład nauczyciel nie mogę się uprzedzać, jak ktoś komuś by to miało posłużyć, nie? Więc jeżeli to nie jest jakieś tam, bo czasami sobie oczywiście wmawiamy, że coś jest czymś innym, nie? Ale jeżeli faktycznie by to nie było ucieczką, tylko taką konfrontacją z problemem, to okej, nie? Czyli tutaj jeżeli gdzieś tam, nie wiem, w bieganiu nie będzie ucieczki przed rzeczywistością codzienną, a jakby pewna radość, to nie widzę tego jako takiego uzależnienia. No, dla mnie to był taki czynnik, czy coś jest uzależnieniem, czy nie. Ale na pewno jakiś specjalista od uzależnień mógłby mnie tutaj zbesztać za niefachowość. No ale też w zasadzie można by powiedzieć, że uzależnić się można od wszystkiego, nie?
No, w pewnym sensie tak, no bo to oczywiście tak wygląda, że czasami... Nasze przywiązanie, nasze nastawienie, jakby że czasami to, ktoś się co na my przykład, projektujemy nie wiem, też na tą rzecz, nie? Czasami to widać w życiu, nie? Że na przykład ktoś przestał tam, nie wiem, pić alkohol, ale wchodzi na przykład w pewne relacje albo podejmuje pewne działania, które dają mu jakiś typ emocji, którym się wyraźnie upaja, nie? Albo że ktoś jest z domu jakby alkoholików i wchodzi na przykład gdzieś tam, coś robi w swoim życiu, co daje to samo, co alkohol dawał tam, nie wiem, ojcu czy matce alkoholikowi, nie? Więc to jest faktycznie tak, że możemy się od wszystkiego uzależnić i się uzależniamy. Ja pamiętam, że kiedyś moja znajoma napisała do mnie na temat naszego takiego wspólnego znajomego, który współpracowała w ramach jakoś tam zarządu pewnej organizacji. Ona mówi: słuchaj, powiedz mi, czy on jest alkoholikiem, bo on pisze do mnie takie rzeczy, jak pisał mój facet, który się okazał alkoholikiem. A ja akurat znałem tą osobę i tak mówię, mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że on po prostu tak napawa się swoimi emocjami, jakby się nimi upajał. Oczywiście mogło być tak, że ja po prostu nie znałem jakiejś tam sfery jego życia, bo aż tak się nie znaliśmy, ale czasami tak jest. Kiedyś była taka książka takiego amerykańskiego psychiatry i zarazem byłego narkomana Lee Jampolskiego. To się kiedyś nazywało Leczenie uzależnionego umysłu, a potem drugie wydanie tego się nazywało chyba Leczenie uzależnionej osobowości i to była obszerniejsza książka. To jest specyficzna książka, taka amerykańska. Mój znajomy jak to czytał, to mówił, jedna strona bardzo ciekawa, a potem same głupoty. Jedna bardzo ciekawa i ten, bo to taki amerykański styl pisania. Ale on tam wyraźnie pokazywał też i jako psychiatra, i jako były narkoman, jak te tendencje takie uzależniające umysłu przejawiają się w różnych rzeczach, także w pracy, w związkach i tak dalej, nie? I to jest też trochę to, o czym mówi na przykład joga klasyczna, że umysł generalnie ma takie tendencje zapętlania się, co jest takie uzależnieniowo-obsesyjne, nie? Ale że poprzez odpowiednią pracę możemy przeciąć te tendencje. Tutaj się dalej toczy ten wątek z uzależnieniem i chemią. No ja się nie znam na tyle na uzależnienia, że się wypowiadać. Ja mogę się w pewien sposób na tym mechanizmie psychologicznym, który obserwuję na gruncie medytacji. Nie? No tak, bo jeżeli mówimy o tym zresztą, psychologicznym uzależnieniu, nie? No bo to jest znaczy, też pamiętajmy, też że też są te środki, które faktycznie gdzieś tam według specjalistów uzależniają chemicznie, a są takie środki, które nie uzależniają chemicznie podobno. Oczywiście może być tak, że za 10 lat znowu jakieś nowe rzeczy odkryjemy. W tym zobaczymy. Ja tu jeszcze miałam też takie jedno skojarzenie, że pod kątem medytacji właśnie i uzależnień widziałam taki fragment wywiadu z taką brytyjską osobowością. I ten człowiek opowiadał o swoich uzależnieniach, a było ich mnóstwo. Mnóstwo. I tutaj mówimy o i narkotykach, seksie, cukrze, po prostu wszystko, co mogło być, to w zasadzie on to miał przerobione. I teraz opowiada o tym, że on jest tam uwolniony i że jakby od strony właśnie medytacyjnej, czy jakby zaczął medytować. I że te stany... Że tym aktorze takie... Właśnie specjalnie nie chciałam rzucać żadnych tam... Ja jakoś strasznie go nie kupuję, no ale... Żadnych tych właśnie nazwisk, tylko raczej zwrócić uwagę na to, że to jest no ciekawe, a trochę powiedziałabym, że no bardzo trzeba uważać. Szczególnie jeżeli myślę, ktoś szuka w medytacji właśnie takiego haju, nie? Że są no, też tacy tak, ludzie... Tak, tak, może tak być. No tutaj oczywiście jakby nie oceniajmy osoby. Ja jakoś go nie kupiłem, jeżeli mówimy o tej samej osobie, o inicjałach RB, ale... Ja nic nie mówię. Ale jakoś go nie kupiłem, jak go zobaczyłem. Wydał mi się taki bardzo nieskoncentrowany i rozbiegany i taki bez takiego wewnętrznego spokoju, ale oczywiście może być to błędne wrażenie, nie? A może to być po prostu, wiesz, telewizyjna maska, więc jakby... Tak, bo telewizja oczywiście wymaga trochę... Ja tylko jest mówię, taka mało medytacyjna. Ja tylko mówię, że to jest po prostu zagrożenie, ale, nie? Że... Ale na pewno jest takie zagrożenie, no tam wspominaliśmy w którymś momencie tej ucieczki w medytacji, ucieczki w jogę, ucieczki w rozwój osobisty, przecież ile mamy tych
takich, ten to nawet ma jakieś tam określenie po angielsku, że coś tam junkies, czyli uzależnieni, tacy ten ćpający rozwój osobisty, nie? I więc ten. To taka kontrowersyjna to znaczy. Chodzi o to, że się uzależniać od czegoś pozytywnego, a nie wyniszczającego. Znaczy, no ja... Z perspektywy takiej medytacyjnej lepiej się nie uzależniać od niczego. Tak, no że jednak uzależnienie jakby nie zostawia ci wolności, tak? Czyli że uzależnienie to jest pewien przymus. Ale czuję, momencie... że to by mogła być dłuższa polemika, a my już tak właśnie przed chwilą pokazywałem tak dyskretnie Oldze, że my już jesteśmy tutaj... tu 2:40. I więc myślę, że to jest powoli taki moment, żebyśmy zamykali, chociaż o dziwo towarzyszy nam sporo osób jeszcze. Jak macie jeszcze jakieś pytania, ale to pewnie ci, co byli na początku, też poszli sobie, a nowe osoby doszły, te, które później przychodzą na Facebooka. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest ten ostatni moment, bo myślę, że już czas powoli zamykać, a być może się spotkamy powtórnie. Zobaczymy, muszę to przetrawić. Olga, jak to przetrawi. Muszę to przetrawić. Pewnie spotkamy się, tylko pytanie, czy za 2 miesiące, czy za 10 lat na przykład. No tak, tak. I być może gdzieś tam weźmiemy któryś szczegółowy wątek na ten, bo mam wrażenie, taki trochę brak wewnętrznej satysfakcji, że tyle więcej można było powiedzieć, no ale musimy się. No ale z drugiej strony też poruszyliśmy bardzo dużo różnych wątków. Tak, też nie zawsze bezpośrednio związanych. Czy jakoś pokrewnie. O, uwodzicielska moc wraca. Z tą uwodzicielską mocą nie chodzi mi o seksualną energię, ale bardziej właśnie uzależnienie od wtłaczania w siebie pewnych mądrości i fascynacją tym, że się to rozumie. Co do emocji, ja bardzo dużo napawałem się miłością, ale to powód tego, że zmysły przesyłają informacje ze zdwojoną mocą. Ja pomyliłem miłość z emocją. To jest bardzo ciekawe stwierdzenie, bo to się bardzo często zdarza. Fajnie się was słucha, dziękujemy bardzo. Magda, która jest panią psycholog, tak? Uzależnić się czynnościowo, czyli tak zwane uzależnienie behawioralne, można od wszystkiego w celu uzyskania pożądanych stanów emocjonalnych. Nasz mózg sam może być naszą pułapką. No czyli tak jak nam się wydawało, że można no, jednak... Z wieloma rzeczami jest tak, że mogą być i naszą pułapką tam... drogą, środkiem do wolności. Nie? Potencjał w każdą stronę możemy zrealizować. Więc takim może myślą końcową tak. Byłoby, że fajnie by było wykorzystywać te różne rzeczy, które się pojawiają w naszym życiu i te nawet, które gdzieś tam postrzegają czasami jako przykre, negatywne, jako, no nie wiem, okazję, że się czegoś nauczyć albo może nawet odwrotnie czegoś oduczyć i gdzieś zyskiwać tą wolność. I że trzeba pamiętać, że to jednak jest taki proces, który chwilę zajmuje i mieć na to poprawkę, żeby nie wytwarzać napięcia, że już nie jestem oświecony. I żeby uważać też z takimi deklaracjami, jaki to już jestem oświecony i jak już ten wolny od wszystkiego. Bo tam ja, życie jestem, lubię robić rozluźniony. Tak, jak jestem rozluźniony. No i żeby jakby stosować te różne rzeczy, które gdzieś tam mogą nas prowadzić do rozluźnienia, to znaczy najlepiej wybrać sobie na początku jedną i ją jakiś czas stosować, a potem ewentualnie się tam dalej pogłębiać swoją pracę. No chyba też zostaje z takim wrażeniem, że z tego wszystkiego, o czym dzisiaj tu była mowa i z naszej strony i z waszej, to rzuca mi się tak w oczy, że właśnie ta całościowa ścieżka chyba najbardziej nas prowadzi do takiego... To jest ważne. A ten temat nauczyciela to jest jeszcze taki ciekawy temat. Może to będzie jakiś też temat spotkania naszego wirtualnego. Znaczy no, naszego w sumie realnego, a wirtualnego z tymi osobami. Dziękujemy wam też za interakcję, bo tu się pojawiło wiele ciekawych wątków i też niektóre osoby podzieliły się swoją tam wiedzą i doświadczeniem eksperckim i dziękujemy za to. Dlatego to jest taka przewaga takich właśnie spotkań, że możemy się połączyć na żywo, a nie nagrywać coś wcześniej, wymądrzać się i potem puszczać. I dziękujemy wam bardzo za to. No i jakieś do zobaczenia? Czy masz jeszcze jakąś złotą myśl na koniec? Nie, no jestem też bardzo pozytywnie zaskoczona, że tak dużo o oddechu też padło pytań. Być może jakiś wątek do zbadania później osobnego, że jako ten oddech, jako droga do wolności, od napięcia, do spokoju.
i tak dalej, więc może to też jest jakiś taki wątek, który warto zbadać, sądząc po tych komentarzach. No to cóż, życzymy Wam, żebyście odnajdywali tą drogę do rozluźniania i znajdywania takiej harmonii we wszystkim. I jeżeli ktoś z Was jest od samego początku, to czujcie się, jakbyśmy uścisnęli Wam osobiście dłoń za to, bo wtedy jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Dziękujemy. Dziękujemy, dobranoc. Wam bardzo, dobranoc.